z filozofią. Drodzy Państwo, na samym początku należy również powiedzieć o tym, co dla nas najważniejsze, czyli o kwestiach organizacyjnych. Jak wiemy, sprawy organizacyjne są bardzo trudne, dlatego ważne jest to, żeby współpracować z różnymi organizacjami, instytucjami, które właśnie tego typu przedsięwzięcia wspierają. I właśnie w przypadku naszego spotkania takie działania zostały podjęte, dlatego chciałbym podziękować kilku instytucjom w tym momencie za pomoc w organizacji i za objęcie patronatu. Dziękuję zatem Bibliotece Krupińskiej, Polskiej Akademii Nauk, w której się właśnie znajdujemy, Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu Wydziału w Poznaniu, Instytutowi Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Radio Afera, Radio Meteor, Gazecie Puls Poznania, a także Poznańskiemu Informatorowi Kulturalno-Sportowemu IKS. Jeżeli już jesteśmy zresztą przy sprawach organizacji, to tutaj puszczam Państwu listę mailingową. Ona w zasadzie jest potrzebna po to, że gdyby Państwo chcieli się zaangażować właśnie w organizowanie czy pomoc w organizacji tego typu projektów, to tam jest taka rubryka, ona jest, jak się patrzy na listę z prawej strony, to można zaznaczyć, ale poza tym zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby wpisywać się na tę listę, ponieważ to sprawi, że będą Państwo dostawać informacje o kolejnych spotkaniach w Poznaniu na swojego maila i ewentualnie ogólnie też informacje na temat tego, co w Filozofuj się dzieje. I jeżeli już jesteśmy też przy czasopiśmie Filozofuj, dzisiaj, drodzy Państwo, jest wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na to spotkanie. Wyjątkowy dzień jest też dlatego, że mogą Państwo nabyć właśnie nasze czasopismo, poprzednie numery naszego czasopisma w promocyjnej cenie. Promocja jest duża, 20% zniżki, więc mogą Państwo kupić je za 8 zł tutaj u kolegi. I tak, jeżeli chodzi o numer z tego spotkania, to będzie on w sprzedaży w przyszłym tygodniu. Będzie można go kupić w Epikach i w kioskach ruchu, ewentualnie też na stronie filozofuj.eu, na której znajdą Państwo jeszcze szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży. I teraz tak. Mógłbym przyjść do tematu, ale tego nie zrobię, dlatego że chciałbym jeszcze temat dla tych, którzy go nie znają, pozostał chociaż na chwilę tajemnicą, bo nie wspomniałem jeszcze o osobach, z których to spotkanie w zasadzie nie mogłoby się odbyć, czyli o panach prelegentach, którzy są dzisiaj z nami, jak widać, istnieją, a raczej to się okaże, ewentualnie może panowie się tutaj odniosą, a są z nami. Filozof pracujący w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmujący się historią logiki, logiką modalną oraz formalną analizą pojęć, autor książki Spór o realizm modalny, teoria światów możliwych w wielkich dr Tomasz Abiński. Oraz adiunkt na Wydziale Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, platonik filozofii matematyczny, zajmujący się ontologią, między innymi problemami filozoficznej teorii całości części. Filozof, który wybrane problemy filozoficzne stara się rozwiązać używając matematyki. Interesuje się również filozofią nauki, logiką oraz etyką, na to jest promotorem nauczania etyki i filozofii w szkołach. I mowa o panu doktorze Bartłomieju Skowalu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego spotkania jest bardzo tajemniczy, bo w sumie będziemy mówić o tajemnicy istnienia. I z tajemnicą istnienia, z tajemnicami to ogólnie rzecz biorąc bywa różnie, bo tajemnice wyjawione w istocie nie są już tajemnicami. Natomiast jeżeli już coś jest tajemnicą, to z zasady natury samej tajemnicy jest tak, że nie można jej wyjawić. Ale z drugiej strony, mówiąc, że jest jakaś tajemnica istnienia, możemy to rozumieć w zasadzie na dwa sposoby. Z jednej strony, że jest jakieś istnienie, które posiada swoją tajemnicę, w tym sensie, że jest to tajemnica tego istnienia, a z drugiej strony, możemy to rozumieć w ten sposób, że jest jakieś istnienie i jest jakaś tajemnica o nim. W sensie, jest jakaś osoba, która zna jakąś tajemnicę, która dotyczy istnienia. I nie mówię tego bez powodu, bo w sumie takie rozumienie mają swoje konsekwencje. Pierwsze, w przypadku pierwszego będziemy mówić o tym, że rozwiązania zagadki istnienia będziemy szukać w zasadzie w samym istnieniu, a w przypadku drugiego będziemy szukać tego rozwiązania na zewnątrz tego istnienia, bądź po prostu poza światem istniejącym, o ile istnieje.
I tutaj pojawia się szereg problemów, no bo pojawiają się pytania, co tak naprawdę istnieje, z czego jest to, co istnieje. Pojawia się też problem, czy ten świat, w którym żyjemy, jest jedynym z możliwych. Dlaczego w ogóle istnieje raczej coś niż nic? I pojawia się też problem w sumie dotyczący samego znaczenia pojęcia istnienia i samego znaczenia słowa istnieć. No bo istnieć, co to znaczy w ogóle? Także jak Państwo widzą, temat nasz owiany jest naprawdę ogromną tajemnicą. Jest jednak rzecz, która nie ma przed nami tajemnic. Jest to formuła naszego dzisiejszego spotkania. Nasze dzisiejsze spotkanie składa się będzie z dwóch części. W jednej części panowie prelegenci przedstawią swoje zdanie, odpowiadając na pytania, na zadane im pytania i ewentualnie ustosunkowując się do swoich własnych odpowiedzi. Natomiast w drugiej części to Państwo będą mogli zadawać pytania i ewentualnie formułować jakieś komentarze, o ile Państwa powie się takie pojawią. Bardzo do tego zachęcam, by ewentualne pytania bądź komentarze zapisywać sobie wcześniej. Też zachęcam do tego, żeby w ogóle zabierać głos, żeby nam się tutaj wyklarowała i w ogóle wytworzyła bardzo ciekawa i owocna dyskusja. Na to bardzo liczę i myślę, że Państwo też. Zatem, jeśli już wszystko jest dla nas jasne, no oczywiście poza samym istnieniem i poza tym, co jest tajemnicą tego istnienia, to możemy przejść do części właściwej, o której wspomniałem przed chwilą, czyli do zadawania pytań prelegentom i do odpowiedzi tychże prelegentów. Więc tak, ja sobie pozwolę usiąść, żeby tak nie stać cały czas, a zresztą tak dziwnie się czuję, że siedzę i tak stoję. I tak, w zasadzie pierwsze pytanie jest bardzo ogólne. Pytanie pierwsze brzmi, z czego powstał świat? I w zasadzie pytanie to jest na tyle ogólne, że można by sformułować kilka takich pytań, które zdaje się w jakimś sensie konkretyzowały. Czyli może to jest pytanie o początek istnienia, o to, co jest podstawą tego, co jest, o ile to, co jest, ma podstawę. I w sumie też pytanie o to, czy świat w zasadzie, jeśli czegoś powstał, to czy coś istniało przed tym światem, a jeśli istniało, to co ewentualnie istniało. Więc tak, powtórzę jeszcze raz pytanie. Pytanie brzmi, z czego powstał świat? Który z panów chciałby pierwszy zabrać głos? Ja mogę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Proszę Państwa, chciałbym rozpocząć przede wszystkim od tego, aby wyrazić ogromną radość w związku z tym, jak Filozofuj, czasopismo i środowisko związane z czasopismem się rozwija w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu. Jest to jedna z takich inicjatyw, jak sądzę, w ogóle jest najważniejszą inicjatywą popularno-filozoficzną w naszym kraju i ze wszech miar jest warta naszego wsparcia. Także tym bardziej dziękuję za zaproszenie, zaszczytne zaproszenie w gronie zapraszanych do klubów filozofów w różnych miastach. Jak wiadomo, nawet nestorzy, czy w szczególności nestorzy polskiej filozofii brali udział w tego typu spotkaniach, dlatego traktuję to jako zaszczyt. I jeszcze raz gratuluję w tym też Państwu sukcesów Filozofuj, z których, jak powtarzam, się niezwykle cieszę. Jeżeli wracamy do tajemnicy istnienia, to pierwsza sprawa, ja należę do grupy tych filozofów, którzy powiedzieliby, że przed filozofią tajemnic nie ma. To znaczy, że że mamy jakby pewne narzędzia, i oczywiście nie wszystkie możliwe problemy jesteśmy w stanie tymi narzędziami jakoś analizować, ale dzięki tym narzędziom jesteśmy w stanie wiele powiedzieć o różnych sprawach, które są z założenia bardzo trudne, w szczególności o istnieniu. I także w tym sensie można powiedzieć, że przed filozofią tajemnic raczej nie ma, choć to nie znaczy, że wszystko wiemy. Na samo pytanie o to, z czego powstał świat, nie chciałbym bezpośrednio odpowiadać, ponieważ uważam, że to pytanie w zasadzie już powinno padać podczas spotkań nie tyle filozoficznych, co spotkań takich teoretyczno-fizycznych. Współcześnie rozwija się taka matematyczna kosmologia,
tak się tę naukę, o ile dobrze pamiętam, nazywa. I faktycznie jakby w ramach tej nauki próbuje się na to pytanie odpowiedzieć. Niemniej, jak Pan wspomniał, jestem platonikiem i pozwolę sobie tutaj użyć pewnej, teraz bym powiedział, pewnego mitu czy pewnej metafory platońskiej, dokładnie z metafory tam, powstawania świata czy pewnej kosmogonii, jak gdyby platońskiej, z Timajosa. Otóż Platon wyobrażał sobie tak, że istnieje demiurg, który lepi z różnych materiałów nasz świat, używając jak gdyby pewnych wzorów. Tymi wzorami były idee, tak? Czyli pewne obiekty, które istnieją w sposób, jak sobie możemy wyobrazić, idealny, no i na wzór których budujemy świat, a w szczególności jak gdyby części świata, które możemy nazwać na przykład rzeczami. No i w taki sposób Platon opisuje w Timajosie powstanie świata i na przykład z takich ciekawostek, można by powiedzieć, podaje argument też za tym, dlaczego na przykład człowiek został ulepiony w taki, a nie inny sposób przez demiurga, a w szczególności dlaczego ma okrągłą głowę. Otóż, jak wiemy, gdybyśmy popatrzyli na sprawę matematycznie, to najdoskonalszą figurą matematyczną no jest okrąg, a w trójwymiarze byłaby to kula. Zatem każdy jakikolwiek wyrostek, jak gdyby, bądź jakiekolwiek wypustki jak gdyby z tej kuli, one sprawiają, że ona jest mniej doskonała. Tak? A jako że miejscem rozumu jest głowa, a rozum to jest doskonałość, zatem głowa nasza powinna mieć geometrycznie doskonały kształt. Dlatego mamy głowy okrągłe. Tak, to jest, i oczywiście to jest, no, ze współczesnej perspektywy, to jest pewna metafora, no i pewien mit tak naprawdę, w którym jest ukryta jakaś ważna myśl, na przykład taka, że to właśnie rozum jest tą częścią władz poznawczych człowieka, które są częściami no, doskonałymi, czy które sprawiają, że jesteśmy bliscy Bogom. Właśnie dzięki rozumowi mamy jakiś kontakt i dostęp do spraw boskich. Także jeżeli idzie o to pytanie, z czego jest złożony świat, czy jak powstał świat, no to ja ograniczyłbym się tylko tutaj do podania tego platońskiego mitu, a zainteresowanych szczegółami odesłałbym do fizyki teoretycznej, w której się jak gdyby tego typu sprawy rozważa, w szczególności współczesnej, bo faktycznie podejmuje się narzędziami naukowymi te pytania i to nie jest zresztą przypadek i to też nie jest taka niestandardowa procedura, abym powiedział nawet, że jest jak najbardziej standardowa, że niektóre z pytań filozoficznych po prostu trafiają do nauki i w nauce są eksplorowane, no, w nauce są rozwijane, czy próbuje się na nie odpowiadać. Także może na ten moment przerwałbym i tylko tutaj tą uwagą bym zakończył odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam z moim przedmówcą. Raz, dwa, słychać mnie? Ja się zgadzam z moim przedmówcą. W pierwszych słowach również pragnę pogratulować samego pomysłu, tego jak on się rozwija, idei organizacji tych spotkań, samego czasopisma. Uważam, że to jest naprawdę ważna rzecz dla nas tutaj w naszym środowisku. I również chciałbym podziękować, ja też to traktuję jako nobilitację. Wielka idea, wielki pomysł, wielka sprawa. To pierwsze pytanie no, też sprawiało mi kłopoty. Również odniosłem wrażenie, że no, nie powinienem być adresatem tego pytania. Na to pytanie odpowiada współczesna nauka, przynajmniej stara się. Więc być może jest tak, że raczej to pytanie powinno rozbudzić pewne nasze jakieś intuicje i o tych intuicjach bym chciał powiedzieć. Z czego zbudowany jest świat? Intuicja pierwsza jest następująca, że świat jest. I faktycznie jest to jedna z podstawowych intuicji. Jest to intuicja dotycząca istnienia świata. Obok niej bardzo często wymienia się intuicję związaną z jednością tego świata. Oprócz tego, że świat jest, jest on jeden.
Trzecia podstawowa intuicja jest intuicją dotyczącą tego, że ten świat jest jakiś. Tutaj przychodzi nam sukurs teza Parmenidesa, która w pewien sposób zdeterminowała rozwój myśli filozoficznej, gdzie właśnie jest założenie, że świat jest jakiś, ma jakieś aspekty. Wszystko, co istnieje, jakieś jest. Obok tych intuicji można by było wymieniać kolejne, takie bardziej zdroworozsądkowe, no na przykład, że to, z czego świat jest zbudowany, jest jakąś rzeczą. O tym świecie można by było pomyśleć jakoś tak potocznie, jako pewnej budowli z klocków Lego i gdzieś kiedyś filozofowie, dzisiaj naukowcy starają się dokopać do tych takich podstawowych, elementarnych klocków Lego, z których ten świat jest zbudowany. Obok tej całej problematyki można by było również mówić o poczuciu istnienia, czyli o tym, co towarzyszy nam w ciągu naszego życia. I tutaj taką, no, bodajże najważniejszą intuicją jest to świadomość autoistnienia, czyli istnienie takiego przekonania, że ja istnieję, że ja jestem, oczywiście jestem jakiś i tak dalej, i tak dalej. Obok tego możemy wskazać problem subiektywności owej świadomości, czyli to jest takie poczucie, że czym innym jest rzecz, a czym innym moja myśl o tej rzeczy. I tutaj znowu możemy starać się wskazywać płaszczyzny filozoficzne, na których będziemy rozkrzygać o tych zagadnieniach. Dużo jest tych intuicji, niektóre z nich są uchylane przez specyficzne systemy filozoficzne, metafizyczne, niektóre z nich są uchylane przez teorie naukowe. Jednym z takich przykładów takiej intuicji zdroworozsądkowej, potocznej, współcześnie uchylonej jest na przykład to, że moja obserwacja przedmiotu w żaden sposób na ten przedmiot nie wpływa. We współczesnej fizyce ta intuicja jest oddalona. Ale chciałbym zakończyć, bo jeszcze raz tutaj, no, ja nie czuję się adresatem tutaj, żeby odpowiadać na to pytanie, z czego ten świat jest zbudowany. Raczej traktuję jako to przyczynek, jakie są nasze intuicje odnośnie tego, czym jest istnienie. Także na razie dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie myślę, że możemy przejść do drugiego pytania. Drugie pytanie chyba jest jeszcze bardziej ogólne. Drugie pytanie brzmi: co istnieje? I tak jak wspomniałem wcześniej, w zasadzie pojawia się problem nawet chyba z całym rozumieniem pojęcia istnień, czy samego istnienia. Bo chyba najbardziej podstawowe pytanie, które się nasuwa przy pytaniu, co istnieje, to co to znaczy istnieć? Co to w ogóle jest istnieć? I w zasadzie też pytanie o to, co tak naprawdę jest może zasadą, czy może naturą tego, co jest i w sumie dlaczego też to, co jest, jest generalnie. Ale chętnie wysłucham na pewno, jakie panowie mają na to zdanie. Panie doktorze. Drugie pytanie już jest pytaniem ściśle filozoficznym, powiedziałbym nawet ściśle metafizycznym, i o nim możemy tutaj rozprawiać dłużej. Może rozpocznę od takiego stanowiska, czy takiego zakreślenia, takiej wizji. Można by sobie pomyśleć co najmniej na dwa sposoby o istnieniu w kontekście filozoficznym. Pierwszy sposób to byłby taki sposób, że zakładamy, że można istnieć tylko w jeden sposób. Tak? Na przykład twierdzimy, to jest bardzo zdroworozsądkowe, znaczy może nie wiem czy zdroworozsądkowe, ale bardzo powszechne, jak sądzę, mniemanie, że istnieją tylko i wyłącznie rzeczy. Tak? Jeżeli założymy, że istnieją tylko i wyłącznie rzeczy i powiedzmy, że mamy jakąś wizję tego, czym są rzeczy, no to wtedy jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiadać na pytanie, co istnieje, co nie istnieje i co nie istnieje. Tak? No, rzeczy istnieją, to jest rzeczą, to istnieje, reszta nie istnieje. Na przykład wtedy postaci wymyślone nie istnieją, nie istnieją na przykład obiekty matematyczne i inne tego typu powiedzmy struktury. To jest takie stanowisko, które można by nazwać, no, monizmem egzystencjonalnym.
nie wiem, czy po prostu no, monizmem. Tak? Istnieje tylko jeden sposób, na który mogą istnieć wszystkie obiekty. I jak sobie potrafimy szybko wyobrazić, można pomyśleć, że jednak coś jest nie w porządku z tą sprawą. No, gdybyśmy popatrzyli nawet na nasze doświadczenia codzienne i starali się pomyśleć w ogóle o istnieniu i o sposobie, czy o ewentualnych sposobach istnienia, no to wydaje się, że jest jakaś zasadnicza różnica pomiędzy na przykład łącznością operacji dodawania, tak, która jakoś istnieje, można by powiedzieć, spotykamy się z nią już od szkoły podstawowej na co dzień, a na przykład kamieniem i na przykład kamieniem, a jeszcze na przykład jakąś postacią fikcyjną, albo na przykład Gmailem, tak? Czyli pewnym obiektem wirtualnym, czy przedmiotem wirtualnym. No wydaje się, że te obiekty pod względem takim ontologicznym, pod względem swego istnienia, czymś się różnią. No na przykład nie mogę Gmaila wziąć i rzucić jak gdyby nim i wybić szybę, tak? Szybę mogę wybić kamieniem. I to jest jedna z takich różnic, które można oczywiście ontologicznie analizować. Zaraz być może zresztą taką analizę przeprowadzimy. Nie można też na przykład łącznością, czyli pewną własnością działania, dodawania na przykład wybijać szyb. Tak? I nie można nią, nie wiem, namalować obrazu. Tak? Zatem jest coś, co te obiekty jakoś różni. Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia sposobu istnienia, czy nie, to już jest problem dużo bardziej złożony. Niemniej jest też oprócz tego monizmu, o którym wspominałem, taki, jak sądzę, prawdziwszy, czy bliższy prawdzie model takiego pluralistycznego ujęcia istnienia, że możemy sobie wyobrazić, że istnieje wiele obiektów, ale te obiekty nie dość, że istnieją, to istnieją na różne sposoby. No ale żeby tą intuicję wyrazić ściślej, to należałoby się zastanowić w ogóle, z czego na przykład dany przedmiot, przy czym jak mówię przedmiot, to mówię o wszelkim czymś, tak jak Platon mówił, co się, o wszystkim, do czego mogę się w jakikolwiek bądź sposób odnieść. I mogę sobie próbować wyobrazić, z jakich składników się składa wszelkie coś. I ja tutaj przedstawię pewne idee pochodzące od, jak sądzę, największego polskiego ontologa, ale też i filozofa, czyli Romana Ingardena. I wspomnę tutaj o ontologii ingardenowskiej w pewnym uproszczeniu i pokażę, w jaki sposób można ten pluralizm egzystencjalny, czy pluralizm co do istnienia, czyli wiele sposobów istnienia analizować. No i właśnie Ingarden wyróżnił w przedmiocie trzy zasadnicze składniki, powiedzmy, bo nie części, bo części są jeszcze czymś innym. Tymi składnikami są materia przedmiotu, forma przedmiotu i sposób istnienia przedmiotu. I one są ze sobą oczywiście powiązane, nie są wcale takimi niesamodzielnymi częściami przedmiotu. Niemniej w to dokładnie nie będziemy wchodzić. Spróbujmy ustalić, czym jest materia, forma i sposób istnienia. Materia danego przedmiotu, choć zanim to zrobię, jeszcze chcę podać kilka przykładów przedmiotów, które mam na myśli. To znaczy, żeby jeszcze raz jakby o tej intuicji powiedzieć, co to znaczy wszelkie coś. To jest wszystko to, do czego potrafię się odnieść. Tak? Czyli tym na przykład jest jakaś idealna jakość bieli samej w sobie, bądź czerwieni samej w sobie. Tym jest na przykład przedmiot absolutny. Tym jest przedmiotem też może być przedmiot wymyślony. Tak? Przedmiotem może być Dropbox, Gmail, Google Maps, smartfon, Android i wszystkie inne przedmioty wirtualne. Tym przedmiotem może być Shrek. Także tym przedmiotem może być też kwadratowe koło. Zatem jak mówię o przedmiocie, to mówię o wszystkim, do czego w jakikolwiek bądź sposób jestem w stanie się odnieść. I w tym przedmiocie staramy się wyróżnić właśnie te trzy składniki, bo przedmiot jest taką trójjednią tych trzech składników: materii, formy i sposobu istnienia. Zatem czym jest materia?
Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest też bardzo prosta i trzeba by przeanalizować możliwe materialne, czy możliwe ujęcie materii. Niemniej Ingarden po takiej szczegółowej i drobiazgowej analizie stwierdza, że materia to jest to przedmiotu, co jest jakościowym uposażeniem, można powiedzieć, przedmiotu. Czyli pewne jakości, które wyróżniamy w przedmiocie, no to jest właśnie materia tego przedmiotu. No i o jakościach możemy myśleć, tak jak powiedzmy, nawet idąc, możemy z perspektywy zmysłów na to patrzeć, tak? Czyli jeżeli popatrzymy na jakości, do których mamy dostęp dzięki temu, że patrzymy, no to na przykład barwność, tak? Jest swoistą jakością. Bądź jeżeli pomyślimy o dotyku, no to na przykład, nie wiem, chropowatość też jest jakąś jakością. Jak pomyślimy o jakichś operacjach intelektualnych, na przykład poznawania jakichś złożonych i abstrakcyjnych przestrzeni matematycznych, no to wtedy jakościami są pewne jakości, powiedzmy, postaciowe, czy jakieś idealne jakości. Zatem to pojęcie jakości też jest pojęciem stosunkowo szerokim. Czyli materia to jest to, na materię przedmiotu składają się jego jakości. Następnie mówimy o formie. Standardowo jak myślimy o formie danego przedmiotu, to wyobrażamy sobie posąg, wyobrażamy sobie jako materię, to jest ten budulec, z którego został zbudowany, a jako formę wyobrażamy sobie kształt tego posągu. I to jest takie standardowe, powiedzmy, takie klasyczne, bym powiedział nawet, wyobrażenie. Niemniej znowu, Ingarden przeanalizował kilka, jak nie kilkanaście pojęć jakby formy. Zresztą każde pojęcie formy jest ściśle związane z pojęciem materii. I uznał, że najogólniejszym i takim istotnym ujęciem formy jest to, co jest radykalnie niejakościowe w przedmiocie. Czyli formą przedmiotu jest to, co jest radykalnie niejakościowe. Podajmy przykłady. Jeżeli myślimy o na przykład stole, to formą tego stołu jest to, że on jest rzeczą. Jeżeli myślimy na przykład o maratonie, to formą maratonu jest to, że on jest pewnym procesem, który ma pewne fazy, ma początkową fazę, ma końcową fazę, rozciąga się w czasie i jest procesem. Czyli przykładem formy może być bycie procesem, bycie rzeczą, ale również na przykład bycie częścią bądź bycie całością. To też są przykłady form. Tak, czyli sobie wyobrażamy to tak, że mogę mówić o tym, co jest radykalnie niejakościowe w przedmiocie, nie zawiera żadnych jakości, ale jednak no, wyróżniam jakiś aspekt, można powiedzieć, tego przedmiotu, czyli aspekt formalny. I oczywiście, gdybyśmy to systematycznie analizowali, to dostalibyśmy taką ontologię formalną w ujęciu ingardenowskim, co zresztą w sporze o istnienie świata Roman Ingarden zrobił. No i dochodzimy do trzeciego składnika, który jest najtrudniej widoczny, bo najczęściej jak mamy przedmiot i spoglądamy na niego, czy poznajemy, czy jakoś się z nim spotykamy, no to w naturalny sposób materia jest tym pierwszym składnikiem, który widzimy, forma najczęściej jest, powiedzmy, tym drugim, a sposobu istnienia raczej nie widzimy. I pytanie, czym się, może zadać takie pytanie, czym się różni na przykład ten stół od nieistniejącego tego stołu, znaczy nieistnienia gdyby tego stołu. Tak? Sam Ingarden próbuje na takim przykładzie wprowadzić właśnie pojęcie sposobu istnienia. Jeżeli mam ten stół i on istnieje na sposób realny, tak, mogę jego dotknąć, mogę gdyby wyrzucić przez okno na przykład i wybić szyby, czyli on wchodzi w relacje przyczynowe z innymi przedmiotami realnymi i co musiałbym zrobić, żeby ten przedmiot zmienił jakby swój sposób istnienia, co zresztą nie jest tak naprawdę możliwe, bo sposobu istnienia w zasadzie nie można jakby zmienić. Niemniej ten stół możemy bądź zupełnie jakoś zanihilować, zupełnie zniszczyć, jakby na przykład spalić. No i w jakim sensie będziemy mogli powiedzieć, że mamy z jednej strony ten stół, czy on był tym stołem, a teraz jest nieistniejącym tamtym stołem. No i to nieistnienie tego drugiego obiektu z istnieniem tego pierwszego obiektu różni się w pewien sposób właśnie sposobem istnienia. Ten przykład, przez to, że przechodzimy od istnienia do nieistnienia,
jest też trochę mylący, dlatego być może lepszym przykładem byłoby coś takiego, że z jednej strony mogę mówić o tym stole jako o przedmiocie realnym, a z drugiej strony mogę sobie mówić o tym stole jako o przedmiocie wyobrażonym, który sobie na przykład aktualnie teraz wyobrażam, zamykając oczy i nie patrząc na ten stół. I czym się te stoły różnią? No różnią się sposobem istnienia. W takim sensie, że właśnie ten jest realny, a realność jest pewnym sposobem istnienia, a ten drugi, wyobrażony, nie jest realny, jest wyobrażony, jest powiedzmy, no jest po prostu wyobrażony. I to wyobrażenie i bycie realnym, no to są dwie zasadniczo różne jakby sprawy, różniące się właśnie co do sposobu istnienia. Czym w ogóle jest samo istnienie w przedmiocie? Istnienie nie jest częścią przedmiotu. W takim sensie, jeżeli ja popatrzę na siebie jako człowieka, to jeżeli ja odebrałbym sobie jak gdyby istnienie, no to nie odebrałbym, to nie jest tak, jakbym sobie jakąś część jak gdyby powiedzmy swojego ciała czy swojego umysłu odjął, tylko istnienie jakoś w jakiś specyficzny sposób przenika cały przedmiot. Ono jest jakoś zawarte we wszystkich częściach przedmiotu. Przez to też jest trudno dostrzegalne i trudno analizowalne tak naprawdę. Zatem jeszcze można pomyśleć o istnieniu w taki sposób, że istnienie danego, czy sposób istnienia, bo jeżeli myślimy o istnieniu danego przedmiotu, to zawsze myślimy o istnieniu w jakiś dany sposób. Tak? Tutaj mamy pluralizm egzystencjalny, czyli zakładamy, że przedmioty mogą istnieć na różne sposoby, nie tylko jeden wyróżniony. Tak? Czyli ta nasza ontologia i ten świat, który zarysowuje Ingarden, a ja tutaj za nim, to jest świat bardzo bogaty. To nie jest świat, w którym istnieją na przykład tylko rzeczy albo tylko procesy, tylko istnieje w nim wiele, wiele innych też przeróżnych obiektów. Co jeszcze można o istnieniu powiedzieć? Istnienie jest pewnym sposobem radzenia sobie, czy sposobem odnoszenia się danego przedmiotu w stosunku do jego otoczenia. W takim sensie, że na przykład istnienie idealne, które jest innym sposobem niż istnienie realne, obiekty idealne, na przykład przedmioty matematyczne, odnoszą się czy do siebie samych, czy do przedmiotów na przykład realnych w zasadniczo inny sposób niż ten, w którym się odnosi na przykład ten stół do innych przedmiotów realnych. Tak? Na przykład, jeżeli myślimy o przyczynowaniu. Tak, ten stół może być przyczyną jakiegoś procesu, czy przyczyną czegoś, powiedzmy, w świecie realnym, ale czy jakaś idea matematyczna, albo powiedzmy filozoficzna, czy ona może być przyczyną w takim samym sensie w świecie realnym, czy nie może być, no to jest pytanie, powiedzmy, które zostawiam tutaj otwarte, ale czujemy, że na różne sposoby zachodzą tutaj jakby przyczynowania, czyli na różne sposoby istnienia tak naprawdę są determinowane przez różne sposoby odnoszenia się danego przedmiotu do swojego otoczenia. I ostatnia rzecz w tej części wypowiedzi, a być może dla tej części, a być może najważniejsza, jest taka, w jaki sposób w ogóle analizować pojęcie istnienia. Część filozofów mogłaby tutaj twierdzić, że w ogóle to pojęcie jest pojęciem prostym, być może pierwotnym, nieanalizowalnym. Trudno w ogóle cokolwiek o nim powiedzieć. A Ingarden sądził, że jest wprost przeciwnie. Jest tak, że po prostu samo istnienie składa się z wielu przeróżnych, jak to nazywał, momentów bytowych. I te momenty bytowe i ich, powiedzmy, różne połączenia składały się na sposoby istnienia. I w taki sposób można analizować sposoby istnienia. I ja tylko teraz może wymienię te sposoby istnienia, aby potem w dyskusji jeszcze do nich wrócić bardziej szczegółowo. W szczególności, abyśmy mogli powiedzieć coś o istnieniu, no to możemy zapytać, czy dany przedmiot jest samodzielny. To znaczy, czy on potrzebuje do swojego bycia innych przedmiotów, których byłby częścią. To znaczy, bez tamtych większych przedmiotów nie mógłby istnieć. Kolejne pytanie, tutaj mówimy o samodzielności, czyli samodzielność jest pewnym momentem bytowym, czyli jest pewnym aspektem, który się składa na sposób istnienia. Inny moment to jest pytanie, inny moment bytowy jest wskazywany w pytaniu tego typu. Czy dany przedmiot został stworzony? Albo czy ten przedmiot w ogóle może być stworzony?
Tak? Czy jest coś, co tworzy ten przedmiot, a może jest tak, że z natury tego przedmiotu on jest niewytwarzalnym przedmiotem. Czy ten przedmiot, powiedzmy, istnieje jakoś w czasie, czy istnieje poza, czy ponad czasem? Kolejnymi pytaniami dotyczącymi sposobów istnienia i istotnymi jest na przykład takie pytanie, co jest źródłem określeń tego przedmiotu? I czy to źródło określeń, na przykład co jest źródłem określeń tego stołu? Także on na przykład jest, powiedzmy, jaki? Na przykład jest duży. Tak? I co decyduje o tym, że ten stół jest duży? Co jest źródłem? Czy to źródło w szczególności jest wewnątrz tego stołu i jest jakoś immanentnie zawarte w tym stole? Czy może jest tak, że źródło jest zewnętrzne? Tak? I tego typu pytanie wskazuje na to, co Roman Garden nazywał samoistnością bądź niesamoistnością przedmiotu. Jeżeli przedmiot źródło swoich określeń ma w sobie, to jest samoistny. A samoistność jest jednym z aspektów, które w pewnej kombinacji z innymi aspektami właśnie tworzy sposób istnienia. Na tym, bo już skończył mi się tutaj czas, niemniej do tego jeszcze będę wracał w kolejnych wypowiedziach, do tego ogólnego obrazu takiego pluralizmu egzystencjalnego i wyróżnienia sposobów istnienia przy pomocy pewnych momentów bytowych. Bardzo dziękuję. Myślę, że to dosyć, jak na nasz czas, wyczerpująca odpowiedź. Jeśli no tak, myślę, że będą w związku z tym jakieś pytania. Teraz poproszę pana doktora Tomasza Andrzejskiego o odpowiedź. Na pytanie przypomnę, co istnieje? Moja odpowiedź będzie w pewnym sensie również ustosunkowaniem się do tego, co usłyszeliśmy. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że koncepcja Ingardena jest koncepcją na wskroś dojrzałą. Jest to pewne zwieńczenie myśli filozoficznej w określonym okresie czasu i pojawia się w niej szereg pojęć, które zostały wypracowane przez tradycję filozoficzną. No tutaj jest najważniejsza para tych dwóch pojęć. To jest istnienie oraz istota. Zacznijmy może od istoty. Essentia wywodzi się od słówka esse, które oznacza byt rzeczywisty. Dzisiaj troszeczkę o tym zapominamy. Gdzieś na początku, gdy to słowo wchodziło do słownika filozoficznego, za pomocą tego pojęcia odróżniano rzeczy, które realnie istnieją, od rzeczy na przykład i tylko wyobrażonych. Gdzieś w tej tradycji pojawia się Parmenides, który stwierdza, byt jest, niebytu nie wiem. Stawia tezę ontologiczną, zarazem logiczną, metafizyczną i tak naprawdę ta formuła otwiera całą problematykę, z którą przychodzi się zmierzyć filozofom do dnia dzisiejszego. Na Parmenidesie buduje Platon. Również nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Mam wrażenie, że słuchacze zdają sobie sprawę, do jakich koncepcji Platon doszedł. W najkrótszych słowach idee istnieją w sposób absolutnie doskonały. To, co nas otacza, świat, który byśmy nazwali światem realnym, naszym otoczeniem, jest tylko cieniem. Skąd te konstatacje? No, przede wszystkim krytyka poznania zmysłowego. Gdy mowa o Ingardenie, trzeba wspomnieć o Arystotelesie, bo to u niego po raz pierwszy pojawia się to rozróżnienie materii i formy. I to gdzieś z tej tradycji Ingarden korzysta. Gdy mowa o Arystotelesie, trzeba sobie również zdawać sprawę, że po raz pierwszy wprzężono do problematyki analizę logiczną, językową tego zagadnienia. Pochylono się po raz pierwszy nad różnymi sposobami znaczenia słówka jest. Oczywiście całe to rozróżnienie to nie jest dzieło Arystotelesa, to jest dzieło całych pokoleń, filozofów, logików. Możemy wskazać co najmniej trzy znaczenia tego słówka. Słówko podstawowe, egzystencjalne. Za pomocą tego słowa, że coś jest, mówimy, że coś istnieje. Inne znaczenie, atomiczne. Za pomocą tego znaczenia my przypisujemy cechę jakiemuś indywiduum.
W końcu znaczenie subsumpcyjne, gdzie my po prostu wskazujemy, że albo jakiś przedmiot należy do jakiejś grupy innych przedmiotów, ewentualnie też, że jakaś grupa przedmiotów zawiera się w jakiejś innej grupie przedmiotów. W zależności od tego, jakie znaczenie tego słówka jest, my przyjmiemy, my tak naprawdę będziemy posługiwać się różnego rodzaju logiką. Filozofia rozwijała się dalej. Arystotelesem zajęli się tomiści i tam sformułowano tak naprawdę w oparciu o ideę innego filozofa, Avicenny, takie to silne rozróżnienie pomiędzy istotą a istnieniem. Co to jest istota? Tak naprawdę istota przedmiotu jest określana przez definicję. I istota przedmiotu nie rozciąga się na istnienie, istota przedmiotu nie określa istnienie. To, że jakiś przedmiot ma istotę, nie znaczy, że istnieje. Ale za to jest drugą stroną. Jeżeli coś istnieje, z pewnością można wskazać jego istotę. Filozofia wyposażyła nas w szereg metafizyk, w których jesteśmy w stanie formułować sądy co do istnienia przeróżnej klasy przedmiotów. Czy to będą rzeczy, indywidua, czy to będą cechy, relacje, zjawiska, atrybuty. Mnie najbliżej w chwili obecnej do filozofii zdrowego rozsądku. Jest to filozofia Moore. Jest to bardzo prosty pogląd na świat. Moore'owi nie podobało się to, co dzieje się w filozofii. Moore'owi nie podobało się to, że filozof jest w stanie zaatakować zdroworozsądkowe przekonania co do natury świata. Nie podobało się to, że można odrzucać istnienie czasu, czy też można kwestionować istnienie rzeczy realnych. Moore sformułował zestaw pewnych prawd, które uważał, filozofii nie wolno kwestionować. Jakie to są prawdy? Bardzo proste. Są to pewne przekonania. Jest to przekonanie na przykład o tym, że ja istnieję, że mam ciało, że to ciało zajmuje pewną przestrzeń, która jest trójwymiarowa. Obok mojego ciała są jakieś inne ciała, jedne bliżej, drugie dalej. Że to moje ciało znajduje się gdzieś w pobliżu powierzchni Ziemi. Że niektóre spośród tych ciał to są również ludzie. I myślą o tym świecie podobnie jak ja. Ja mam wyobrażenia o tym świecie. Ja spośród tych wyobrażeń niektóre uznaję za prawdziwe, niektóre za fałszywe. Ja zdaję sobie sprawę, że pojawiłem się w pewnym momencie czasu i w którymś momencie czasu zniknę. Mam również przekonanie o tym, że ta Ziemia z tymi obiektami innymi istniała przede mną i będzie istnieć po mnie. Ja mam pamięć przeszłości. Mam oczekiwania przyszłości. Mam w końcu przekonanie, że inni ludzie myślą podobnie do mnie. Koniec. Czego tu nie ma? Prawie wszystkiego. W żaden sposób nie ma tutaj przekonania na temat tego, co jest istotą świata. Nie ma na przykład przekonania, jakiego kształtu jest Ziemia. Nie ma ani jednej koncepcji filozoficznej. Co więcej, Moore zdaje sobie z tego sprawę, żadne z tych twierdzeń nie jest twierdzeniem koniecznym. Co więcej, negacja żadnego z tych twierdzeń nie jest sprzeczna. Tego zespołu twierdzeń w ten sposób nie sposób bronić. Jeszcze raz, to są postulaty, takie metafilozoficzne dla Moore'a, co do których filozofia nie powinna ich weryfikować, podnosić wątpliwość. Jeżeli to się dzieje, dzieje się źle. Z filozoficznego punktu widzenia to nie jest dobry punkt wyjścia. Filozofia powinna być radykalna. Filozofia powinna zrywać ze zdrowym rozsądkiem, powinna wyposażać nas w wizję rzeczywistości, które dla nas nie są oczywiste. Pomimo wszystko punkt dojścia Moore'a jest bardzo ciekawy. Moore ma jeden problem. Mianowicie, w jaki sposób wykazać, że te przekonania są prawdziwe. Ścieżkę znajduje jedną.
to jest język. Za pomocą języka to się dokonuje. W konsekwencji filozofii, to nie są tylko ideemura, w konsekwencji wytworzyło się podejście, które proponuje zmianę. Zmianę rozstrzygania problemów metafizycznych. Zmianę rozstrzygania problemów ontologicznych na przeformułowanie tych pytań na gruncie językowym. My byśmy powiedzieli semantycznym. Filozof nie musi zawsze odpowiadać na pytanie, które przedmioty istnieją, a które nie. Na to odpowie naukowiec. Ale za to filozof jest w stanie stwierdzić, co pojęcia oznaczają i w jakie interakcje te pojęcia ze sobą wchodzą. I na tym może budować. Odpowiedzi nie zawsze, a raczej rzadko będą miały charakter metafizyczny i nie tego oczekujemy. Ale nas interesuje, czym jest istnienie. Możemy to pytanie sformułować i zapytać się, co znaczy pojęcie istnienia. I tutaj wchodzi filozof ze swoją aparaturą i jest w stanie to robić. Tutaj kolega Bartek mówił dużo na temat tych różnych pojęć istnienia o Ingardena. I faktycznie można bronić takiego stanowiska. Pytanie brzmi, jakie ono ma charakter? Czy metafizyczny? I wtedy będziemy borykać się z problemami związanymi z naszymi intuicjami. No na przykład, że pojęcie istnienia nie ma charakteru stopniowalnego. Czy też raczej będziemy składać się ku tezie konwencjonalistycznej, gdzie stwierdzimy, że doświadczenie, empiria nie może nas wyposażyć w odpowiedź na każde pytanie. Że musimy angażować aparaturę pojęciową, w której te pytania są formułowane i odpowiedzi, w której są formułowane. I dopiero tak uzbrojeni my możemy mówić, czym jest istnienie. Do czego to prowadzi? W pewnym sensie do relatywizmu. Będziemy po prostu mówić o różnych obrazach świata fundowanych przez różne aparatury językowe. W konsekwencji będziemy mieć różne pojęcia istnienia. Które wybrać, można się zapytać? Które jest prawdziwe? Raczej pytanie powinno brzmieć, a do czego ono ma służyć? To tyle. Dziękuję bardzo. To myślę, że w sumie w związku z tym, że pojawił się Pan Manifes, pojawił się stwierdzenie, byt jest, niebytu nie ma. I w sumie było zatem powiedziane o tym, że coś jest, czegoś nie ma, a tego dotyczy w sumie trzecie pytanie, które brzmi, dlaczego istnieje właśnie raczej coś niż nic? I pana doktora odpowiedź. Jako, że mamy dzisiaj debatować, to ja pozwolę sobie odłożyć na chwilę trzecie pytanie i tutaj uderzyć w prelegenta. Będzie się źle działo, jak prelegent sam powiedział. Otóż ja, proszę państwa, uważam, że tam, gdzie się zaczyna zdrowy rozsądek, tam się jak gdyby kończy filozofia i nauka. Tutaj wspomniałeś, powołując się na Mura, którego zresztą ja też z tej tradycji jakby się wywodzę i którego studiowałem, na tą kategorię zdrowego rozsądku, która jest kategorią na pierwszy rzut oka i ucha taką właśnie zdroworozsądkową. Tak? No wszyscy chcielibyśmy, po co tutaj filozofować, po co wymyślać, po co o tych metafizykach tutaj gadać, jak przecież moglibyśmy tutaj, tak jak ludzie zdroworozsądkowo się tutaj jak spotykamy, każdy z nas ma jakieś przekonania i trzeba brać je za dobrą miarę. No i jak je weźmiemy za dobrą miarę, no to wtedy dostaniemy, gdyby to tak zwaną miękką filozofię analityczną, której kiedyś byłem fanem, ale aktualnie nie jestem. Czyli taką filozofię, która w zasadzie w swojej już skrajnej formie tak naprawdę prowadzi do pisania przyczynków do oksfordzkiego języka angielskiego. Tak? Tak też niektórzy o filozofii analitycznej, tej miękkiej i w swojej skrajnej postaci, czyli w filozofii języka potocznego, bo de facto do tego jak gdyby prowadzi tego typu sposób myślenia, no,
tak się gdyby o niej jak gdyby mówi, bo faktycznie to jest już później analizowanie tylko i wyłącznie gdyby języka potocznego i to takie lub inne. I wydaje mi się, że wtedy tak naprawdę no właśnie tam, gdzie się zaczyna filozofia, tam w szczególności, gdzie też się zaczyna jak gdyby nauka, tam się kończy zdrowy rozsądek. Proszę Państwa, gdybyśmy się przyjrzeli temu, jak wygląda współcześnie nauka, to ja nie odnajduję w zasadzie jak gdyby nigdzie zdrowego rozsądku. Jeżeli weźmiemy, no, powiedzmy, no, to już to może jest skrajny przykład, ale mechanikę kwantową. Kto by pomyślał, żeby na przykład modelować świat kwantowy, świat mikrocząstek przy użyciu jakichś abstrakcyjnych przestrzeni Hilberta? To się jak gdyby zdrowemu rozsądkowi w głowie zupełnie nie mieści. I to jest jak gdyby jeden z podstawowych w zasadzie, mechanika kwantowa jest jedną z najbardziej naukowych nauk, można by powiedzieć, współcześnie. I trudno by tutaj powiedzieć, niezależnie jak gdyby nawet w jakichś radykalnych, metodologicznych ujęciach, no na zawsze jest tym, co jest takim wzorem trochę jak gdyby nauki. Nawet jeżeli byśmy poszli jeszcze dalej i popatrzyli na przykład na geometrię, a w szczególności na jej uogólnienia, na przykład na topologię, no to komu się w głowie mieści, że ta filiżanka jest tym samym, co pączek ten hiszpański bodajże, czy to znaczy torus, tak? Czyli tak, coś takiego jak dętka napompowana, tak? Czyli z perspektywy topologicznej, czyli pewnego uogólnienia w geometrii we współczesnej matematyce, te dwa obiekty są identyczne. Tak, na to nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, powoływał się też laureat Nagrody Nobla, który dostał jakby Nobla w zeszłym roku bodajże za wykorzystanie topologii w fizyce teoretycznej. Tego typu w nauce, tego typu jak gdyby sprawy, jak na przykład pojęcie identyczności, które jest utożsamiane z pojęciem w przypadku topologii homeomorficzności, czyli specjalnego rodzaju odwzorowania, które jest odwzorowaniem ciągłym i obustronnym, czyli w obie strony jak gdyby ciągłym, czyli sobie możemy wyobrazić, że ta filiżanka, gdyby była z plasteliny, to bez rozrywania i bez sklejania jesteśmy w stanie z niej ulepić po prostu torus. Tak, czyli takie jakby dętkę taką, tak, napompowaną. No i to się jak gdyby w głowie zdrowemu rozsądkowi nie mieści, się nigdy nie pomieści, jak sądzę. Dlatego jestem do tego zdrowego rozsądku jestem bardzo krytycznie nastawiony, bo wtedy nie mielibyśmy, gdybyśmy się tylko na tym oparli, to w zasadzie nie mielibyśmy ani filozofii, ani nauki, a to, co byśmy robili, to może analizowali jak gdyby jakieś rejony, powiedzmy, języka takiego czy innego. Druga rzecz jest taka, że w zdrowym rozsądku tak naprawdę krytykuje się metafizykę na przykład, tak, czy ontologię. To jest wprost powiedziane i u Mura jak gdyby też to jest widoczne, ale de facto, proszę Państwa, metafizyka jest nauką, jest filozofią pierwszą, współcześnie moglibyśmy powiedzieć ontologia, i nie da się od tego uciec. Po prostu zdrowy rozsądek, krytykując ontologię, zakłada de facto zdroworozsądkową wizję świata, z perspektywy, której jak gdyby próbuje samą ontologię jakoś znieść. To jest po prostu niemożliwe i w tym też jest no, taka sztuczka, można by powiedzieć, logiczna, tak? Bo zdrowy rozsądek musi za sobą jak gdyby nieść pewną zdroworozsądkową ontologię, która jest ontologią po prostu ubogą bardzo i z tą ontologią się nie da jak gdyby twórczo pracować, jak sądzę. Także kolejna sprawa. Czego wytworem jest zdrowy rozsądek? Proszę Państwa, zdrowy rozsądek w Poznaniu i zdrowy rozsądek na przykład w Warszawie i zdrowy rozsądek we Wrocławiu to są różne zdrowe rozsądki. No, na tym to prowadzi wprost, jak sam wspomniałeś, do relatywizmu, ale relatywizm relatywizmem. Niemniej ja bym spytał o to, czy są jakiekolwiek narzędzia wtedy do rozstrzygania jakichkolwiek sporów. No bo jeżeli jest tak, że dojdziemy jak gdyby do tego takiego Ajdukiewiczowskiego, nawet możemy powiedzieć, że mamy różne systemy pojęciowe, tylko akurat te systemy pojęciowe Ajdukiewicza to nie były wytwory zdrowego rozsądku, powiedzmy, to były bardzo zaawansowane jak gdyby struktury, czy pewne no, wytwory jak gdyby intelektu. I wyobraźmy sobie tak, że ja mam, powiedzmy, mój sposób jak gdyby myślenia, który jest odzwierciedlony w pojęciach, których używam i mam pewną strukturę pojęciową. Ja używam jak gdyby tej struktury pojęciowej i przez tą strukturę pojęciową widzę mój świat. Albo go tworzę, no nieważne jak gdyby w tym przypadku, ale tylko przez tą strukturę. Zakładam sobie po prostu takie okulary, to są pojęcia pierwotne, takie i takie, mam tam jakąś logikę, mogę wnioskować i jak gdyby tak widzę świat.
I zakładamy, że ty patrzysz na ten sam świat, powiedzmy, albo na, bo nawet nie musimy zakładać, że jest, jakby powiedzmy, ten sam, i zakładasz inne okulary. I to takie okulary, że nie ma pomiędzy tymi okularami jakichś oczywistych związków, takich silnych związków, żeby można było je porównać. I do tego doszedł Ajdukiewicz de facto. Tak, że ja mam takie okulary, ty masz zupełnie inne okulary, no i konsekwencją tego jest oczywiście relatywizm, ale są głębsze konsekwencje. Zapytajmy, czy my z tymi różnymi okularami możemy, załóżmy, że moje są różowe, twoje niebieskie i ty widzisz na niebiesko i na różowo, to zapytajmy, czy my możemy się w ogóle różnić co do prawdy. Czyli czy jest coś takiego możliwe, żebyśmy my mieli jakiekolwiek różnice i mogli się jak gdyby w tych różnicach co do prawdy różnić. Jeżeli twój świat jest zasadniczo inny od mojego, to my nie możemy się co do prawdy nawet różnić. Czyli my de facto zamykamy się jak gdyby w takich bańkach, i to takich bańkach, że nie mamy żadnego dostępu do innych podmiotów, można powiedzieć, które używają innego systemu pojęciowego. Czyli w skrajnej postaci, oczywiście ja tutaj nadużywam, znaczy sztuczki argumentacyjnej pewnej używam, to wiesz dokładnie jakiej. Niemniej, jeżeli uskrajnimy ten pogląd zdrowego rozsądku i wyciągniemy wszystkie możliwe konsekwencje, to dochodzimy do jakiegoś absurdalnego, jakiejś absurdalnej wizji świata i wizji w ogóle poznania. I to takiej wizji, w której nie jest możliwa nauka, nie jest możliwa filozofia, i wizji no, sprzecznej z ewidentną, jak gdyby, no, pewną praktyką chociażby naukową. Bo jednak naukę mamy, budujemy na tej nauce pewną technologię, filozofię też mamy, jak gdyby, niezłą, i tego się nie da obronić, jak sądzę, tego zdroworozsądkowego ujęcia. Choć trzeba powiedzieć, że na przykład, o ile się nie, tego typu w ogóle dyskusje w polskiej filozofii miały miejsce. Na przykład Izydora Dąbska z Ludwikiem Fleckiem dyskutowali na temat takiego pojęcia zdrowego rozsądku, czy zdrowego podejścia, już nie, w szczegółach nie pamiętam, jakby w ramach filozofii nauki. Też tego typu konstrukcje się pojawiały. I bardzo często jest tak, że jak za filozofię nauki zabierają się uczeni, no to oni właśnie te konstrukcje przywołują. Ja znam wiele takich, w szczególności też w logice, praktycznej na przykład. Bardzo często się zdrowy rozsądek pojawia i no i on jakoś jest, ale jestem jego przeciwnikiem, bo uważam, że upraszcza sprawy i prowadzi do absurdalnych konsekwencji, wprost sprzecznych z pewną praktyką poznawczą. No to taki, komentarz do zdrowego rozsądku. Jak mamy debatować, to podebatujmy. I teraz, czy coś istnieje, czy istnieje raczej coś, czy nic? No to oczywiście tutaj, że istnieje raczej coś. Dlaczego? Dlatego, że nic... I dlaczego raczej coś niż nic? No dlatego, że nic nie ma części i jest jak gdyby proste, można tak by powiedzieć, a coś może mieć jak gdyby części i jest bardziej jak gdyby złożone. No i raczej istnieje jak gdyby coś, co jest złożone, niż coś, co jest jak gdyby zupełnie proste, to znaczy mereologicznie, to znaczy, że jest bez części. No i w taki sposób można by taką, no to jest zagwozdka filozoficzna, wypowiedziana w taki sposób, że wszyscy ją rozumiemy i można sobie na tę zagwozdkę właśnie tak zareagować, jak ja teraz odpowiedziałem. Niemniej, no to są tylko powiedzmy takie argumenty i zagwozdki, takie trochę też zabawy. I żeby jakoś szczegółowiej wrócić w ogóle do tego pytania, no to musielibyśmy zastanowić się nad tym właśnie, czym jest istnienie, jakie są sposoby istnienia, o których tutaj wcześniej mówiłem i czy w ogóle możemy coś powiedzieć o nic, o tym, czego nie ma, tak? O tym, co jest nicością. No i tutaj nie chciałbym tutaj Państwa zbytnio tutaj logiką, mam nadzieję, że nie zanudzać. Niemniej ta tematyka jak gdyby nicości i tego, czego nie ma, jest silnie związana z procesami negowania. Negowanie, jak pewnie wiemy, to najczęściej ujmuje się jako taki pewien, no powiedzmy, jak gdyby proces, w którym zaangażowane jest prawda i fałsz, tak, że negując jakby na przykład stwierdzenie prawdziwe, dostajemy stwierdzenie fałszywe i negując stwierdzenie fałszywe, dostajemy stwierdzenie prawdziwe. Co istotne, mamy też takie prawo, że jak zanegujemy dwa razy twierdzenie prawdziwe, to dostaniemy twierdzenie prawdziwe i odpowiednio fałszywe, czyli mamy prawo na przykład podwójnej negacji. I można by tutaj rozwijać tą ścieżkę, powiedzmy, logiczną na temat logiki negacji, która wcale nie jest oczywista i jest bardzo złożona. No na przykład profesor
Adam Olszewski ostatnio na konferencji poświęconej negacji wyróżnił co najmniej 5 rodzajów negacji w języku teologicznym. Także pojęcie negacji, mówię, nie jest oczywiste, ale co chcę powiedzieć? Jeżeli mówimy, powiedzmy, mówię, proszę, gdyby na przykład Pana, żeby Pan podał mi, powiedzmy, ten notatnik, a Pan podaje mi Pana smartfona, to ja wtedy odpowiadam, nie, to nie jest notatnik. Tak? No i teraz, jeżeli ja mówię, nie, to nie jest notatnik, to czy ja chcę powiedzieć, że to jest nie notatnik, czyli to jest wszystko to, co nie jest notatnikiem, czyli że mam jak gdyby pewne uniwersum i jeżeli w tym uniwersum mam jeden punkt i to jest notatnik, powiedzmy, chcę zanegować tą nazwę notatnik, no i negacją tej nazwy notatnik jest wszystko to, co nie jest notatnikiem w tym moim rozważanym uniwersum. No i tak najczęściej w zasadzie klasycznie uczymy na logice, że jeżeli negujemy nazwy, no to mamy przedmioty w pewnym uniwersum, zależy jakie ono jest szerokie, ale najczęściej to chcielibyśmy mieć wszystkie obiekty w tym uniwersum i nie notatnik to jest wszystko, co nie jest notatnikiem, tak? A nie ten notatnik to jest każdy możliwy obiekt, który nie jest tym notatnikiem. No, to jest takie klasyczne, tradycyjne pojęcie. No i można by powiedzieć, że no, mogę mówić o jakiejś nicości, jak gdyby wokół tego notatnika. Niemniej wydaje mi się, że tak naprawdę, jeżeli ja chciałem Panu powiedzieć nie, to nie jest ten notatnik, to ja nie chciałem powiedzieć, że mi chodzi o wszystko, co nie jest notatnikiem, tylko mi chodziło o tego smartfona, którego prosiłem, żeby Pan mi podał. Zatem negowanie, jak sądzę, nie jest taką operacją globalną. Raczej jest operacją lokalną. Czyli ja, mówiąc nie notatnik, miałem na myśli dokładnie tego smartfona, a być może jeszcze jakąś klasę obiektów czy przedmiotów, która jest bardzo blisko z tym związana. No i teraz przechodząc do pytania o nicość. Kazimierz Twardowski, powiedzmy, w podobnym stylu przeprowadził taką analizę słowa nic. No bo jeżeli sobie wyobrażę, powiedzmy, jakąś ontologię, czyli jakąś wizję, powiedzmy, świata, na przykład, że mam obiekty, nie wiem, żywe i martwe, obiekty poruszające się, nieporuszające się, nie wiem, obiekty organiczne, nieorganiczne i tak dalej, to na samym końcu, niezależnie od tego, jak tą ontologię zbuduję, na samym końcu dostanę jakieś coś. Tak? Coś, czyli coś, co jakby ogarnia wszystko inne, to, co jest pod spodem. I teraz, jeżeli ja chciałbym dostać nicość, no to ja musiałbym zanegować to coś. A żeby zanegować to coś, to tak jak na przykład to niżej, jak gdyby powiedzmy w tej strukturze, jeżeli ja neguję, powiedzmy, nie wiem, obiekt żywy i neguję to, to dostaję obiekt martwy. Ale nad obiektem żywym i obiektem martwym jest jakiś, powiedzmy, rodzaj, nie wiem, jaki, powiedzmy, no nie wiem, powiedzmy przedmiot, tak? Jest przedmiot i ten przedmiot też na przykład mogę negować i mogę jeszcze jak gdyby wyżej wchodzić. Ale za każdym razem, kiedy ja chcę negować, to ja muszę mieć jakiś rodzaj. Jeżeli ja neguję gatunki, tak, w takim nawet arystotelesowym ujęciu, jeżeli ja neguję gatunki, to muszę mieć rodzaj wyższy, żeby móc zanegować. Tak, jeżeli, no mówię tak jak z tym powiedzmy żywym albo martwym, albo nie wiem, powiedzmy mądry i głupi, tak, albo niemądry. No to żeby powiedzieć niemądry, no to muszę mieć taką klasę obiektów, które mogą być i mądre, i niemądre. No i teraz pytanie, czy ja mogę mieć taką klasę obiektów, które będą czymś i nie będą czymś. Czyli czy ja mogę w ogóle zanegować coś. No i tutaj Twardowskiego konkluzja jest zresztą jak sądzę, słuszną konkluzją. Ja nie mogę negować coś. Dlaczego? Dlatego, że coś jest tą klasą najwyższą i ona nie ma nad sobą żadnego innego rodzaju. I tak naprawdę negowanie, czy mówienie nic jak gdyby nie oznacza jak gdyby niczego, nie oznacza jak gdyby żadnego przedmiotu, tylko oznacza, można powiedzieć, pewien proces jak gdyby negowania, a tutaj nadużywamy trochę języka, kiedy twierdzimy, że mamy nicość, bo to jest negacja jak gdyby czegoś. Tak? Bo tego nie możemy zrobić, bo to nie jest samodzielne jak gdyby wyrażenie, które oznacza jakieś przedmioty, tylko to jest po prostu no, taka zabawa słowem. Czyli de facto no, nicość to jest jakby to, do czego doprowadził nas trochę zdrowy rozsądek. Tak? Mogę sobie negować, mogę być kot, nie kot, mądry, głupi, no to mówię, no to powiem, no to coś, nie coś. Tak? No to jak nie coś, no to jest nic. Tak? No ale jak popatrzymy na logikę tego rozumowania, no to ona jest logiką, powiedzmy, no taką, która się załamuje. Zatem
no tylko tutaj takie analizy językowe, czy takie gdyby tylko takie pływanie trochę po powierzchni języka nas do tego prowadzi. Przy czym ja nie chcę powiedzieć też, że jeżeli mówię, że powiedzmy nicość gdyby nie istnieje ze względów logicznych, to nie chcę powiedzieć, że tematyka na przykład powiedzmy, no tematyka nicości, która jest chociażby u egzystencjonalistów podejmowana, to jest tematyka, która dotyczy niczego. W jakimś sensie ona dotyczy niczego, ale to nic nie jest jakąś absolutną taką nicością czy absolutnym niczym, tylko jakby za tym się coś bardzo często konkretnego kryje. No na przykład śmierć. Tak się często, kiedy mówimy o nicości, to myślimy jakby o śmierci. Tak? Z drugiej strony no takie zabawy słowne trochę, jak na przykład nicość nicuje, czyli co robi nicość, no właśnie no musi nicować. Tak? Jak coś istnieje, no to nicość sobie nicuje, no to już są raczej jakby zabawy słowne. Dobrze, oddaję już głos, bo i tak za długo mówię. Troszkę się przedłużyło, ale nie wiem, czy chodzi. Myślę, teraz jakaś odpowiedź. Tak. Odpowiedź. Może zacznę od tego zdrowego rozsądku. To nie jest tak, że my chcemy budować jakiś system metafizyczny na zdrowym rozsądku. Raczej to by było trudne. Ja się tutaj z tym zgadzam. Czy potrzebne? Nie wiem. O coś innego tutaj chodzi. Ten zdrowy rozsądek Moora jest o wiele ściślejszą kategorią, jak ten zdrowy rozsądek, o którym tutaj mówiliśmy. Tamten zestaw tych prawd, które należy utrzymywać, jest naprawdę wąski, jest bardzo specyficzny, subtelny i wyrafinowany. Na przykład w żadnym momencie nie twierdzi się, że jedną z tych prawd zdrowego rozsądku jest jakaś stałość przedmiotu. Nic z tych rzeczy. To jest o tyle ciekawe, gdyż nie w każdej kulturze mamy takie przekonanie zdroworozsądkowe. Nasza charakteryzuje się tym, iż zakładamy jakąś niezmienniczość przedmiotu w czasie, pomimo nawet jakichś akcydentalnych zmian związanych z różnymi cechami, jakie mu przypisujemy. To jest nasza metafizyka. Może być zupełnie inna. Ten zdrowy rozsądek Moora raczej należy traktować jako pewną kontrolę. Ja się zgodzę z ostatnimi słowami. Tutaj było powiedziane, że język jest takim tworem, który potrafi dużo rzeczy nadprodukować. I tak jest w istocie. Podobnie jest z systemami filozoficznymi. Filozof bardzo często potrafi stracić grunt pod nogami i zacząć fruwać coraz wyżej, wyżej i wyżej. Jak ten kantowski gołąb. Zdrowy rozsądek Moora jest zestawem praw, które mają mu przypomnieć, czego należy się trzymać. Gdy my mówimy o problemu istnienia, to nie jest tak, że nasze rozstrzygnięcia są w jakiś sposób wiążące dla rzeczywistości. My odnosimy się do języka. Pracujemy w języku, nasze rozstrzygnięcia są w języku i to, co proponujemy, tak naprawdę ma charakter semantyczny. To, że ja coś powiem na temat istnienia, nie znaczy, że tak jest. To nie będzie teza metafizyczna. To nie będzie teza ontologiczna. To będzie teza semantyczna, logiczna. Dlaczego jest bardziej coś niż nic? Jest teza Parmenidesa, gdzieś tam no, problem Leibniza. My się w ogóle nie musimy z tym zgadzać. Możemy ukuć zupełnie inną tezę. Jesteśmy w stanie argumentować, że jest właśnie wręcz na odwrót. Że o wiele bardziej jest nic niż coś. Jak to możliwe? Poprzez zmianę aparatury pojęciowej. I takie próby też są znane. I naprawdę całkiem nieźle uzasadnione. Gdy my wystartujemy z pojęciem negacji,
i od niego zaczniemy coś tam budować, no to my od razu zamykamy się w tym świecie języka. Gdy staramy się dociekać do problemu istnienia, musimy wchodzić na tą płaszczyznę metafizyczną. Tam dobrym pojęciem będzie pojęcie opozycji. I na tym pojęciu możemy budować. Cóż to za pojęcie? Metafizyczne, filozoficzne. Co ono oznacza? Co tylko sobie zdefiniujemy. Co tylko sobie założymy. Możemy sobie założyć, że coś jest i czegoś nie ma. Możemy również przyjąć, że jest coś trzeciego. Że jest coś, co nie jest ani jakieś, ani nijakie. Jest neutralne. Na takim pojęciu opozycji jesteśmy w stanie budować od nowa logikę, nowy aparat pojęciowy. Być może jest tak, że nie jest prawdziwe twierdzenie, że żeby istnieć, trzeba być jakimś. Równie dobrze można postawić tezę, że żeby istnieć, to posiadać braki. Taka teza była sformułowana i sformułowana na gruncie metafizyki unitarnej. Jeszcze raz, to jest całkiem solidnie uzasadnione. Jest to radykalna filozofia, absolutnie zrywa ze zdrowym rozsądkiem. Jest to ciekawy pomysł. Dlaczego? Bo wskazuje nam różne inne, nowe przestrzenie, płaszczyzny, na których można rozważać te problemy. Warto pamiętać o murze, który nie pozwala nam zapominać o tym punkcie wyjścia, o tym punkcie startu. W żaden sposób nie jest tak, że my zabraniamy filozofom dywagacji filozoficznej. To jest ich prawo, to jest sens, to jest ważna sprawa. Tylko gorzej jest, gdy na tych dywagacjach filozoficznych zaczyna się postulować metafizyki, które zrywają z naszymi intuicyjnymi przekonaniami dotyczącymi tego świata. Tyle. Bardzo dziękuję. Można się odnieść od razu? Koniecznie. Jeśli można, tak, ale króciutko, bo i tak już przedłużyliśmy troszeczkę i chciałbym, żebyśmy zostawili jeszcze czas dla publiczności na ewentualne pytanie. Myślę, że też wtedy kilka kwestii się wyklarowi, ale tak. To muszę oczywiście tutaj w formie debaty szybko odpowiedzieć. Filozof traci grunt pod nogami. Proszę Państwa, no taka już jest nasza rola i my gdyby na co dzień zajmujemy się gdyby tym i nawet niektórzy z nas z tego żyją, że po prostu gdyby te grunty pod nogami szybko gdyby po prostu kruszymy. I sądzę, że to jest jedna ważnej roli filozofa, to jest jak gdyby to właśnie jestem zwierzęciem, które siedzi na tym gnuśnym koniu w podaniu Sokratesa, czyli i próbuje gdyby wybudzić to śpiące społeczeństwo ateńskie, a w naszym przypadku polskie, i to jest rola jak gdyby filozofa. Filozof ma tak naprawdę budzić dobre samopoczucie. Filozof między innymi właśnie przez to, że burzy pewne oczywistości. Zdrowy rozsądek to jest takie narzędzie, które tak naprawdę sprawia, że pewne oczywistości kostnieją, pewne oczywistości związane z pewną kulturą de facto i z pewnym kolektywem osób, można powiedzieć tutaj za Ludwikiem Fleckiem, i są jakoś powielane, ale to właśnie te skostniałe jakby formy. A filozofia raczej, przynajmniej ja tak ją widzę, ma jak gdyby je burzyć, aby budować kolejne formy. I faktycznie tutaj zgodzę się, że takie tendencje być może absolutystyczne, czyli takie pełne przekonanie co do tego, że dana metafizyka jest jedyną możliwą metafizyką, jest już takie afilozoficzne, czyli nie jest zbyt sceptyczne. Niemniej ja sądzę, że rola nasza jest taka, żeby budować właśnie metafizyki i nie udawać, że jak gdyby za zdrowym rozsądkiem nie ma żadnej metafizyki, bo w tym się kryje metafizyka, tylko jak gdyby ona jest pod zdrowym rozsądkiem, można powiedzieć. To jest metafizyka, która upraszcza wizję świata. To jest druga jak gdyby sprawa, jest właśnie tutaj związana nawet ze zdrowym rozsądkiem, bo z jednej strony mówi się o tym, że metafizyki tracą grunt pod nogami, czyli filozofowie, tacy dogmatycy, jakbyśmy powiedzieli, starożytni filozofowie, czyli ci, którzy coś twierdzą i chcą przedstawić jak gdyby ze światu, chcą pokazać jakąś strukturę metafizyczną i twierdzą, że ona się przynajmniej do kawałka świata nadaje i że pewne rzeczy wyjaśnia. No to jeżeli popatrzymy na zdrowy rozsądek,
i na to zamykanie się tak naprawdę w pewnych strukturach pojęciowych, no to przecież w naturalny sposób jest tak, że nasze gdyby nawet codzienne doświadczenie jest takie, że to, czy nasze zdania są prawdziwe, czy są fałszywe, czy nasze przekonania są prawdziwe, czy fałszywe, no to, co o tym decyduje, nie może być jak gdyby system naszych przekonań. No sam system przekonań, czy sama jak gdyby logika nie decyduje o tym, co jest prawdą i co jest fałszem. Logika bada prawa prawdziwości i fałszywości, prawa przenoszenia. Na przykład wnioskowanie poprawne to jest takie, które prowadzi od prawdy do prawdy. Tak? I tutaj jest zgoda, ale logika nam nie powie, czym jak gdyby są, które przekonania jak gdyby są prawdziwe. Tak? I nie powie nam też jak gdyby żadna analiza językowa. To powie nam sama rzeczywistość, do której się odnosimy. Proszę Państwa, czy ona będzie dotyczyła Jamesa Bonda, czy ona będzie dotyczyła jakiejś powieści powieści, czy ona będzie dotyczyła jakby świata matematyki, no to w zależności od tego, czy będzie prawdziwa, no to ten świat matematyki i ten przedmiot, do którego będzie ona, którego będzie dotyczyła, odpowiada, czy jak gdyby można powiedzieć, czyni prawdziwym dane przekonanie, czy dane stwierdzenie. No, zamykanie się w samym języku nie pozwala na to, żeby jakoś zgodnie z prawdą poznawać tą rzeczywistość pozajęzykową, a do niej tak naprawdę jak gdyby chcemy dążyć i chcemy ją poznawać. Także to był taki krótki komentarz do drugiej części wypowiedzi. Czy pan się chciałby w pewien sposób odnieść? Tak, szybciutko do tego Jamesa Bonda. Weźmy zdanie prawdziwe. James Bond to agent 007. Można bardzo szybko zaatakować prawdziwość tego twierdzenia, wskazując, że James Bond jest postacią fikcyjną. W takim razie nie istnieje w świecie rzeczywistym. W takim razie zdanie wykorzystujące tego typu nazwę, która się do niczego nie odnosi, samo pozbawione jest znaczenia, czyli wartości logicznej. Nie będzie nam się to podobać. Mi się to też nie będzie podobać. Sam powiedziałem, że przecież to jest zdanie prawdziwe. W oparciu o co? W oparciu o pewną aparaturę pojęciową, która zmieniła założenia ontologiczne swego języka. I my cały czas to robimy. Inne założenia ontologiczne będzie miał murarz na budowie, który buduje dom, którego wyrażenia muszą się odnosić do jakichś kawałków pozajęzykowych. A inne założenia ontologiczne będzie czynić polonistka, w czasie lekcji, gdzie omawia lekturę Krzyżaków. I gdy będzie odpytywać kolejnych uczniów, co tam zrobił Maćko ze Zbychowa, to będzie oczekiwać konkretnych odpowiedzi. Jeżeli te odpowiedzi nie będą trafiać w treść powieści, będą uznane za fałszywe, a ocena będzie negatywna. Jeszcze nie spotkałem się z takim wyrafinowanym uczniem, który powiedział, proszę pani, to nie ma żadnego znaczenia, przecież to jest fikcja literacka. Także my cały czas to robimy. Jeszcze raz, ten zdrowy rozsądek po co nam jest? My tworzymy różne obrazy rzeczywistości za pomocą różnych aparatur pojęciowych. Po co? Bo mamy różne zastosowania. O czym warto pamiętać? O tym zdrowym rozsądku, żeby nam nie przesłoniła aparatura pojęciowa tego świata, żebyśmy nie czynili takiej rzeczy, iż nasze sposoby mówienia o świecie w jakikolwiek sposób determinują jego charakterystykę metafizyczną. Tyle. Bardzo dziękuję. Troszeczkę nam się przedłużyło, ale myślę, że w zasadzie wyłoniła się nam dosyć ciekawa dyskusja i myślę, że w związku z tym Państwo mogą mieć ewentualnie jakieś pytania. Na ten moment wielkie brawa dla naszych prelegentów. Za panu prelegentom bardzo dziękuję. Teraz byśmy przeszli do drugiej części dyskusji. Miejmy nadzieję, że tak samo owocne i tak samo ciekawej. I stąd właśnie moje pytanie. Tak jak mówiłem na początku, w drugiej części to Państwo mogą zadawać pytania, ewentualnie zrobić komentarze. Czy właśnie są jakieś pytania, czy jakieś komentarze? Tam Pan Stół był pierwszy. Dzień dobry. Właściwie pytania.
Bóg trzy, jedna do doktora Wielkiego, a doktora pytanie do doktora Wielkiego, moje pytanie jest takie. W księdze Delta metafizyki Arystotelesa w rozdziale 13 o tym, co przypadkowe, Arystoteles mówi, że to, co przypadkowe, przysługuje przedmiotowi bezwzględnie. Otóż nie, czego nie mówi, a co implicytnie jest tam zawarte, znaczy, czego nie mówi, a co implicytnie jest zawarte, to to, że wobec tego to, co istotne, przysługuje przedmiotowi względnie. Mianowicie, mianowicie ta względność wynikająca z opozycyjności tych dwóch pojęć warunkuje, że przedmiot jest tym, czym jest. I w tym sensie, czy możemy mówić na gruncie arystotelizmu o tożsamości bytu i jego cech istotnych. I co się stało, że jak pan doktor Han zauważył u tomistów za aferoistami jakby odróżniono cechę istotną istnienia od samego istnienia i gdzie konkretnie u Tomasza jest ten fragment, który mówi o tym, że coś może mieć istotę i nie istnieć. To jest pierwsze pytanie. I okej, to do mnie było pierwsze pytanie. Tutaj sprawa jest nad wyraz złożona, tak? Tam było parę kwestii. Najważniejsze zdaje się, jak to się stało, tak? Jak to przeszło. No to trwało wiele lat, wiele setek lat. U Arystotelesa mamy materię i formę. I gdy mowa o istnieniu, mówimy o połączeniu tych dwóch. Następnie dokonuje się zmiana pojęciowa. Pojawia się oczywiście pojęcie substancji, pojęcie formy zostaje zastąpione pojęciem formy substancjalnej. Zaczynają wchodzić te kwestie związane z definicją. Istota jest definiowana. Dlaczego ona jest oddzielana od istnienia? Bo mamy rzeczy, które nie istnieją, a jesteśmy w stanie określić ich istotę. Następnie to pojęcie dalej ewoluuje, zaczynamy mówić o naturze przedmiotu. Ewolucja idzie dalej, tam jeszcze będę wchodzić w szczegóły, to tam no, natura przedmiotu jest tym, co daje się ująć za pomocą umysłu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje u Awicenny? Awicenna tak naprawdę odwołuje się do takich tych intuicji Arystotelesa i tam mamy taką siatkę pojęciową, że istnienie oddzielone jest od istoty, ponieważ
jest przypadłością. A wszystko, co nie jest istotą, ma charakter przypadłościowy. Tak też również się dzieje z istnieniem. Wykorzystuje to święty Tomasz, tak, on się bezpośrednio odwołuje do Awicenny, no, już nie, no i tam oczywiście pojawia się tam koncepcja Boga i tak dalej, gdzie to znowu jest łączone, tak, ale to już jest inna historia. No jest to klasyczna metafizyka, tak, to są rewelacyjne rzeczy, tutaj tak naprawdę posługujemy się za pomocą, posługujemy się pojęciami, jakąś siatką pojęciową, ale te rozważania nie mają w tym momencie charakteru semantycznego. Tak? To przychodzi gdzieś tam o wiele później. Tyle. Ingard. Tak. Znaczy ja nie jestem ingardenistą, takim, aż takim fanem Ingardena, żebym za każdym razem bronił. Niemniej chciałem pokazać, że możemy żyć w różnych światach filozoficznych i są takie światy bogate, jak świat właśnie ingardenowski, gdzie mamy na przykład whisky, realną whisky wyobrażoną. Jedno i drugie istnieje. Mamy też jakby Jamesa Bonda, o którym możemy prawdziwe stwierdzenia wygłaszać, jak i również fałszywe, a możemy też wygłaszać takie, co do których James Bond nie jest jakby własności określony, bo to mają do siebie przedmioty intencjonalne, że mogą mieć miejsca nie do określeń i tym się różnią od przedmiotów realnych. Zatem możemy, i to są jakby, to nie są sprawy tylko i wyłącznie językowe, tylko to są sprawy pozajęzykowe. Bo to wcale nie jest, to nie język decyduje o tym, czy James Bond na przykład jest łysy, czy nie jest łysy, tylko to decyduje jakby pewne, no sam James Bond, możemy powiedzieć, jak sądzę. Proszę pana, czy się myje zęby w Warszawie, jak się ma, to się myje, jak sądzę. Niemniej chciałbym, nie wiem, czy intencje dobrze zrozumiałem pana, chciałbym to skomentować z perspektywy takiej ogólnofilozoficzno-naukowej, dokładnie filozofii nauki Ludwika Fleta. Ja trochę patrzę na zdrowy rozsądek, jeżeli popatrzymy na zdrowy rozsądek i na tę kategorię z perspektywy, tutaj trochę naciągam, ale powiedzmy z perspektywy pewnych pomysłów tego, w jaki sposób powstają fakty naukowe w ujęciu Ludwika Fleka. Otóż wyobraźmy sobie, jak właśnie, czy ta kategoria jakby zdrowego rozsądku musi być, znaczy jest jakoś zanurzona, jak sądzę, w pewnej, może jak gdyby nie podziale, powiedzmy administracyjnym jak gdyby Polski, to nie chodzi tu o Warszawę czy Poznań, ale w pewnej jak gdyby grupie, najczęściej grupie osób. Ta grupa może być bardzo złożona i mogą tam należeć nieistniejące jednostki, czy nieistniejący ludzie i może też przyszli, czyli ci, którzy dopiero będą istnieli. Niemniej, jak się formuje ta grupa, czy kolektyw myślowy, który wytwarza między innymi, powiedzmy, jak gdyby zdrowy rozsądek, bo zdrowy rozsądek jest pewną konsekwencją pewnej pracy, powiedzmy, takiej, no ja bym powiedział, grupowej. No i teraz można by powiedzieć tak, jest pewne nastawienie, czy jest pewna atmosfera, która w danej grupie naukowej prowadzi do tego, że przyjmuje się w tej grupie to, co na przykład jest oczywiste, czego się nie próbuje obalić, co jest no, pewnym takim, no, powiedzmy, jakimś aksjomatem, co jest czymś, co oczywiście w innych grupach jest obalane, ale czego my po prostu nie ruszamy, bo zakładamy, że tak po prostu jest. Przykład. Dokładny przykład jest właśnie tutaj prelegenta, tak, że mówi zdrowy rozsądek, no to ma, jak gdyby Imur tam podaje tam tych 10, on to nazwał truizmami, chyba nawet coś takiego, mamy jak gdyby pewne przekonania. No to są przekonania, co do których tutaj dokładnie tak powiedziałeś, że ich się nie rusza, one są nieobadalne. W takim sensie one nie są konieczne, ale po prostu je przyjmujemy, tak, i w tym pracujemy. No i dobrze, no to mamy jak gdyby pewien zespół oczywistości. Można powiedzieć, no to nic, no mamy pewien zespół, no ale ten zespół oczywistości, on na przykład, i teraz podam inny, bardziej złożony powiedzmy, no uważam, że takimi kolektywami, takimi różnymi kolektywami są kolektywy w podstawach matematyki pomiędzy tak zwanymi teorią mnogościowcami i teorią kategorystami. Czyli uważam, że jeżeli popatrzymy na filozofię matematyki i na pytanie o to, o naturę podstawowych obiektów matematycznych, to jest pewna grupa ludzi, wcale to nie są ludzie, którzy muszą ze sobą współpracować albo siebie znać i nie muszą istnieć, na przykład George Cantor nie istnieje,
którzy by odpowiedzieli, że naturą obiektu matematycznego jest pojęcie zbioru, czyli jest po prostu zbiór. Chociażby w takim sensie, że jesteśmy w stanie zbudować wszystkie, czy zdefiniować wszystkie inne pojęcia matematyczne, co zresztą jest prawdopodobnie prawdziwe, i przedstawić je przy pomocy tylko i wyłącznie tego pojęcia zbioru. No i teraz jest druga grupa, drugi kolektyw, który jest coraz silniejszy w podstawach matematyki, jest w szczególności rozwijany w Stanach Zjednoczonych, którzy twierdzą, że tak naprawdę gdyby to pojęcie zbioru, no gdyby jest jakie jest i możemy je wykorzystać, niemniej tak naprawdę jeżeli chcemy naturę matematyki poznać, no to ona jest związana de facto gdyby z pewną strukturą i pewnymi niezmiennikami jakichś przekształceń gdyby tej struktury. A jeszcze mówiąc gdyby głębiej, tak naprawdę ona jest związana tylko i wyłącznie z pojęciem przekształcenia, czy pojęciem, no, pojęciem powiedzmy szczałki, bo to pojęcie przekształcenia się oddaje za pomocą szczałki i wychodzimy tak naprawdę od pewnych szczałek i złożenia tych szczałek, i to jest operacja podstawowa, a nie od pojęcia należenia i zbioru, tak? Elementu, który należy do zbioru, tak jak w teorii mnogości, tylko jak w teorii kategorii mamy szczałki i składanie szczałek, które jest operacją łączną. I w zasadzie gdyby w teorii kategorii jesteśmy w stanie zbudować i odbudować pojęcie obiektu, który jest tak naprawdę szczałką identyczności, tak? Czyli tam nie ma w ogóle obiektów, tam są tylko i wyłącznie przekształcenia. To jest świat jak gdyby takiego matematyki jako pewnego procesu, a nie świat matematyki, który jest zamykany w jakiejś substancji, jakimś czarnym pudełku, które jest zbiorem. No i to są takie dwa różne kolektywy myślowe w podstawach matematyki współcześnie, czyli w filozofii matematyki i jak sądzę, one właśnie przyjmują różne oczywistości i żyją w zasadniczo różnych światach uczeni, którzy się są po jednej bądź po drugiej stronie. Oczywiście oni się mogą wymieniać, mogą być jeszcze inne gdyby kolektywy, to tutaj w to nie będę wchodził. I teraz, co jeszcze jest związane z tymi sprawami, czy z należeniem do grupy? Proszę Państwa, no, związane jest na przykład gdyby to, co jest łatwe i co jest trudne. Bo to, co oczywiste, tak naprawdę generuje właśnie odpowiedź na pytanie, czy coś, czy na przykład dane zagadnienie jest łatwe, czy trudne. Że w danym kolektywie wszyscy ci, którzy do niego należą, zgodzą się, że akurat to zagadnienie jest łatwe. Albo że to zagadnienie jest bardzo trudne. Czyli łatwość i trudność znowu jest wytyczana przez te oczywistości, które się na samym początku przyjmuje. Znowu, jeżeli popatrzymy na kolektywy z perspektywy takiej socjologicznej, że to są jakieś grupy ludzi, to za każdym kolektywem stoją pewne rytuały. Na przykład w kolektywach naukowych tymi rytuałami są na przykład obrony doktoratów. Tak? I za tymi rytuałami stoją też pewne kryteria, podstawowe kryteria co do włączania i wyłączania przedstawicieli danej grupy, danego kolektywu. Tak, mamy bardzo jasne kryteria, co to znaczy być uczonym na przykład w Polsce. One są zdefiniowane na przykład w ostatnim rozporządzeniu ministra o parametryzacji. I tutaj gdyby nie ma żartów. Gdyby pewne rzeczy są bardzo gdyby szczegółowo określone. I tego typu mechanizmy, jak sądzę, to pojęcie zdrowego rozsądku jest częścią powiedzmy pewnych procesów jak gdyby społecznych i poznawczych, które można opisać przy pomocy właśnie tego typu teorii, no, teorii jakby powstawania faktu, powiedzmy, naukowego. Mam nadzieję, że to trochę chociaż jakoś rozjaśniło jakby tę myśl, w jakim sensie można mówić o tym, że właśnie te zdrowe rozsądki są tak naprawdę zdrowy rozsądek jest pewną manifestacją, daleką manifestacją tego, co zostało dużo wcześniej i głębiej przyjęte za oczywiste w danej grupie, czy w danym kolektywie myślowym, używając tutaj pojęcia Fleka. No i tak bym skomentował powiedzmy mycie zębów w Warszawie. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to nie do końca zrozumiałem Pana wątpliwość. Intencja, jak rozumiem, jest taka, że tutaj tak naprawdę nie mówimy nic o istnieniu, ponieważ wyznaczamy jakieś cechy istnienia, którymi są momenty bytowe, to ja być może tutaj nieściśle to ująłem. Momenty bytowe nie są cechami istnienia, to nawet trudno, to są po prostu momenty pewne. Czym jest moment?
czy moment bytowy. Moment to jest niesamodzielna część danego przedmiotu, czyli taka część, której można powiedzieć, nie można odciąć od tego przedmiotu, nie można jej oderwać. To jest część, która musi, która jeżeli w ogóle istnieje, no to zawsze musi istnieć jakby w większej całości, która, której jest częścią. I pojęcie momentu badał w badaniach logicznych na przykład Edmund Husserl i bardzo szczegółowo to przeanalizował, tam są bardzo ciekawe wyniki filozoficzne. I to pojęcie później w ontologii między innymi Gardena, ale też tak po prostu w ontologiach fenomenologicznych, ale nie tylko, jest używane. I tutaj mówimy właśnie, no bo można tak powiedzieć, no nie można oddzielić sposobu istnienia od przedmiotu, który istnieje właśnie w ten sposób istnienia. No ale nie można też powiedzieć, że niczym się nie różni na przykład whisky od wyobrażonej whisky. Szklanka whisky od szklanki wyobrażonej. No trudno powiedzieć, że one się niczym nie różnią. No i można sobie zadać pytanie, jakby, no czym się różnią. No i jeżeli ktoś poważnie potraktuje to pytanie, no to trzeba jakby zacząć na przykład jakby analizować przeróżne momenty. Momenty, które się składają właśnie na sposoby istnienia. No i Garden wyróżnił tych momentów, powiedzmy, i opozycji, no co najmniej 5, ale i później przeróżne jeszcze były klasyfikacje w danej opozycji, czyli mamy różne rodzaje samodzielności, różne rodzaje niesamodzielności i tak dalej. I później przeanalizował, zrobił taką kombinację tych momentów i z tego polepił niektóre te momenty, które były niesprzeczne ze sobą. I jemu wyszło tam kilkadziesiąt czy więcej pojęć sposobów istnienia. Zatem gdyby ten świat ingardenowski, ale nie tylko ingardenowski, to jest świat, w którym no jest właśnie bardzo dużo obiektów. One istnieją na różne sposoby i to wcale nie jest łatwe, żeby się dowiedzieć, gdyby, czym te sposoby się między sobą różnią. Niemniej są możliwe pewne techniki, to wcale nie językowe, bo to z językiem jak gdyby nie ma nic wspólnego, bo tak naprawdę tutaj język nie jest, to nie język nasz prowadzi. I to nie język nam mówi, jaki jest wynik badania filozoficznego. To jest tak, że akurat Ingarden, on stworzył pewien język po to, żeby wypowiedzieć pewne intuicje. Intuicje to jest tak, że niektórzy mają pewien, powiedzmy, talent, jak gdyby i widzą, jak gdyby jakoś te przedmioty, które analizują, są samoobecne w ich poznaniu, czyli za pomocą na przykład intuicji, są w stanie jak gdyby analizować, jakby powiedział Garden, zawartość jakby pewnych idei, na przykład idei istnienia. No i jeżeli to dobrze przeanalizowali, no to są w stanie jakby opisać to, ten wynik, jakby wynik tej analizy. I tutaj język jest tylko i wyłącznie po to, żeby przedstawić wyniki swojej pracy filozoficznej, swojej roboty, a nie jest tym, co tutaj, jak rozumiem, prelegenta, co w zasadzie kieruje albo wyznacza w ogóle tak naprawdę nam wyniki. To może na razie, żeby za dużo nie mówić, to tak bym skomentował. I było pytanie, tak, tu pana. Nie stawia nas
teatralny, czy on będzie na przykład zależał od jakichś kwestii moralnych, jakie wnioski na przykład będziemy mogli wyciągnąć na gruncie naszej praktyki moralnej z innymi ludźmi w momencie, kiedy będziemy wyznawać jakąś tam ontologię. Jakby co warunkuje wybór języka, który nam po prostu jakiś świat funduje. Może zacznę od drugiego, bo tutaj było pytanie o konwencjonalizm. Wybór jest zawsze arbitralny. Wybór jest zawsze arbitralny. Tutaj oczywiście możemy wchodzić w szczegóły i tam wskazywać na przeróżne jakieś takie priorytety, które determinują ten wybór, tak? Zasadniczo wybór jest zawsze arbitralny. Koniec, kropka. Kwestie etyczne. To jest fajne pytanie, tak? No, mur, o którym tutaj tak dużo się okazało się, że się mówi, był etykiem, był bardzo ważnym etykiem, był metaetykiem, tak? Mur wskazał, że pojęcia dobra czy zła nie znajdują się w tym zasobie zdrowego rozsądku. Tam nie ma ani jednej informacji na temat tego, że mamy jakieś przekonanie zdroworozsądkowe, co jest dobre, co jest złe. Są to pojęcia o charakterze normatywnym. Koniec, kropka. I to pierwsze pytanie. A mi się ono bardzo podobało. To jest tak, że ja mam wrażenie, że tutaj taki wspólny front, który przyjęliśmy, wziął się z tego, że tutaj zaproszono do debaty o istnieniu, ja wiem, logika i matematyka. I jakby posadzili, nie wiem, filozofa z fizyki czy tam coś, niczanista, no to by to zupełnie inaczej wyglądało. Dobrze pan o to pyta, żeby tutaj troszeczkę to trzeba odczarować. To nie jest tak, że filozofia straciła zainteresowanie tymi pytaniami. Tak? Jest w istocie tak, że to jest korpus fundamentalnych pytań filozoficznych. Skąd wziął się świat? Jak jest zbudowany? Do czego to wszystko zmierza? Jaki jest cel tego świata? Co jest przyczyną, a co jest skutkiem? Czy jest coś takiego? Tutaj w ogóle nie ma takiego pytania, no chyba dzisiaj już nie jest takie atrakcyjne, ale przez ponad 1000 lat było. Czy istnieje Bóg? Jaka jest jego rola? To są pytania filozoficzne. Jest jednak tak, że w tych kwestiach takich szczegółowych, dotyczących, no, wyrażonych tym pytaniem, z czego zbudowany jest świat, no to faktycznie to już nauka szczegółowa na to odpowiada. Ona gdzieś tam wyszła z tej tradycji filozoficznej. To jest też tak, że cały czas generuje kolejne pytania o charakterze filozoficznym i naukowiec musi się zamienić w filozofa, żeby na nie odpowiadać. Weźmy tą współczesną fizykę, tak? Coś tam nawymyślali strasznie dużo tych różnych rzeczy, nie sposób tego spamiętać, ale zdaje się, że do dzisiaj mają kłopot, co jest tą elementarną cegiełką, tak? Czy to jest właśnie jakaś cząstka, czy to może być jakieś skwantowane pole, a może to jest jedno i to samo, a może różne i tak dalej. Na to nie ma odpowiedzi. Tutaj potrzeba filozofa, tak? I filozofia wkracza w te graniczne obszary nauki, tak? Gdzie po prostu naukowiec nie może tracić czasu na tego typu dywagacje. Tym zajmuje się filozof i to są ważne pytania. Ale jeszcze raz, no, gdy jest pytanie o to, no, z czego świat jest zbudowany, no to filozoficznie możemy się zastanawiać, czy to będą właśnie jakieś byty realne, czy to raczej będą relacje, czy to będą ich atrybuty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj już wchodzimy, no, na płaszczyznę takich, no, już metafizyk jakichś tam szczegółowych, kolejnych przedstawicieli, a też chyba nie o to chodzi, Ale z pewnością tak jest, że filozofia nie straciła zainteresowania tym zagadnieniem. Ono cały czas jest ważne i kluczowe. No to ja tutaj potwierdzam, jeżeli chodzi o tą drugą część wypowiedzi, tutaj zgodność. Dodałbym tylko tyle, że z jednej strony bardzo podobny jest nasz profil i mamy na co dzień w naszej robocie do czynienia też z nauką, możemy powiedzieć. I też dlatego w taki naturalny sposób się zgodziliśmy i oddaliśmy to, co naukowe, uczonym. Niemniej to też jakby wcale nie znaczy, i to potwierdzam tylko innymi słowy to, co powiedziałeś, że tutaj nie ma tutaj jakiegoś scjentyzmu, bo ja scjentystą nie jestem. W,
takim sensie, że ciągle podtrzymuje to, czyli no, jakoś nie wierzę tak bezkrytycznie we wszystko, co amerykańscy uczeni odkryli. A w szczególności, jak to jest jeszcze przedstawiane w formie popularnej na przeróżnych, powiedzmy, portalach popularnych. I nie zabierając jak gdyby wartości, jak gdyby popularyzowaniu nauki, sądzę też, że te procesy, które ruszyły, czy które mamy, no, na przykład to, co słyszymy w telewizji o tym, jak wygląda jak gdyby nauka, albo nawet jaki jest obraz nauki kreowany przez Centrum Kopernika, zresztą piękne miejsce w Warszawie. No, ja jestem w stosunku do tego, oprócz tego, że zachwycony niektórymi sprawami, to też jak gdyby krytyczny, bo uważam, że ten obraz jest nieprawdziwy, obraz nauki, który generowany jest przez tego typu powiedzmy, no, narzędzie popularyzacji nauki. I filozofia, jak twierdzę, i filozofowie, no, mają rozbijać te oczywistości, mają psuć dobre samopoczucie, tak, uczonym, jak sądzę. Mają właśnie, tak jak Sokrates jak gdyby mówił o tym koniu, tak, mają go wybudzać jak gdyby ze snu takiego poczucia, że wszystko jest w porządku i jak gdyby wszystko wiemy. Także my tutaj takie nastawienie bazowe też do nauki, oprócz tego, że oddaliśmy uczonym, powiedzmy, to pytanie, jest no, krytyczne i sceptyczne. I kolejna sprawa, bo wspomniał Pan o filozofii nauki. Ja przyznam, że mam też, powiedzmy, wiele przekonań na ten temat, w jaki sposób się uprawia współcześnie filozofię nauki. I też jestem w filozofii nauki, jestem krytyczny do wielu prób z tym związanych. Ale jest taka bardzo ciekawa i świeża idea w Polsce, która została jakoś powołana czy przywołana do życia, bo wcześniej była też w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, a teraz przez profesora Michała Hellera ta idea jest realizowana. I to nie jest filozofia nauki, tylko filozofia w nauce. I co to oznacza? To oznacza, że jeżeli, tak jak wspomniałeś, uczeni jakby się interesują, powiedzmy, czy filozofowie się interesują tym, co robią uczeni, no to ci filozofowie po prostu siedzą w tych laboratoriach z tymi uczonymi, douczają się, filozofowie jakby studiują naukę i dopiero wtedy zaczynają filozofować. I to nie o nauce, tylko w nauce. I uważam, że ta idea właśnie filozofii w nauce jest niezwykle owocna. To jest powrót do, na przykład, pomysłów Twardowskiego, żeby tak naprawdę zabrać się za filozofię, to trzeba jakby coś wiedzieć. I to nie byle co, coś porządnego. Trzeba po prostu, no, na przykład napisać doktorat w jakiejś dziedzinie jakby nauki. Nie muszą to być wcale nauki ścisłe, jak było w szkole, powiedzmy, lwowsko-warszawskiej w dużej części, ale mogą to być jakby innego rodzaju nauki. Niemniej trzeba mieć jakąś podstawę do tego, żeby filozofować. I mówię, jak sądzę, to jak tego typu filozofię jakby blisko z nauką, oczywiście nie każda, znaczy, no, jeżeli się tego typu filozofię nauki uprawia jak filozofię w nauce, no to uważam, że to jest naprawdę owocne i to dla obu stron, zarówno filozofii, jak i nauki. Jeszcze tylko chcę drobne, tutaj, bo Pan wspominał o tym wybór języka. W ogóle, żeby wybierać język, to trzeba mieć już ten język jakoś. I w filozofii wcale, nawet, no, powiedzmy, w filozofii polskiej, język filozoficzny się jakoś tworzył. Język nie tylko się wybiera, ale często ten język się tworzy też. I ja też sądzę, że te procesy językowe, tworzenie języka, wybieranie języka, to są procesy trochę wtórne w stosunku do tego, co jest decydujące. No, decydujący jest sam przedmiot, sam problem. I dopiero jak mamy ten przedmiot, mamy ten problem, to szukamy albo powołujemy do życia nowy język, nową aparaturę pojęciową, albo dobieramy tę już istniejącą. Niemniej dobieramy właśnie, no, arbitralnie w jakimś sensie, ale ta arbitralność jak gdyby jest w pewnym zakresie tylko. To jest tak, że nie jest tak, że powiedzmy, jeżeli ja jako filozof chciałbym na przykład badać ontologię przedmiotów wirtualnych, bo interesuje mnie, co to jest na przykład Bitcoin i jak gdyby, i czym jest w ogóle Bitcoin, tak, ontologicznie rzecz ujmując, czym jest Dropbox, tak, czym jest, powiedzmy, nie wiem, Android i Windows, albo sama wyszukiwarka.
To są bardzo ciekawe ontologicznie pytania i wcale nieoczywiste są na nie odpowiedzi, a nawet bym powiedział, że tak naprawdę odpowiedzi porządnych, filozoficznych jeszcze nie ma. No i teraz ja gdyby szukam. No i teraz jaki ja mam wybór jako filozof, który chce coś na ten temat powiedzieć? No to szukam jakichś bardzo, no najlepiej takich ontologii, w których ta składowa ontyczna, jakbyśmy powiedzieli, czyli taka pojęciowa, opisowa, jest bardzo rozbudowana. Tak? Bo jeżeli nie będę miał takiego rozbudowanego aparatu, no to w zasadzie jakby nie odróżnię, powiedzmy, Jamesa Bonda od Dropboxa. Tak? A jeżeli będę miał porządne, zaawansowane narzędzia, no to wtedy odróżnię. No i teraz, jeżeli nie znajdę w ogóle takich narzędzi, co jest możliwe, ja sądzę, że ta ontologia ingardynowska jakby pasuje całkiem nieźle, ale trzeba jakby szukać nowych ontologii, no to muszę, powiedzmy, no, jakiś język nowy powołać, ale ja nie powołuję języka dla samego języka, tylko ja mam pewne własności ontologiczne, czy pewne no, atrybuty ontologiczne, można powiedzieć, i za tymi atrybutami, jeżeli ja je odpowiednio rozpoznam, mogę sobie budować dany język, który o tym traktuje. I to, czyli no, język odgrywa niezwykle ważną rolę w ogóle w poznaniu, to jest jasne, ale ja bym tutaj wydawanie sądów to jest, czyli coś, co jest wynikiem, można by powiedzieć, poznania, tak przynajmniej tradycyjnie myślimy, wcale nie musi być wynikiem poznania. Jak wszyscy z nas, ci, którzy nad czymkolwiek się kiedykolwiek zastanawiali, albo takim naukowym, ale nie tylko powiedzmy naukowym, albo próbowali rozwiązać jakieś zadanie matematyczne w szkole, no to wiedzą, że wcale nie każda próba rozwiązania zadania matematycznego jest próbą z sukcesem, tak? W takim sensie nie za każdym razem, kiedy próbuję coś zrobić, jak gdyby dochodzę do jakiegoś wyniku. I to dochodzenie moje wcześniejsze i nieudane próby nie są nieistotne dla procesu poznawczego. Tak? Zatem nie zawsze wydawanie sądów, jakbyśmy powiedzieli, jest jak gdyby wynikiem końcowym jak gdyby poznania. I sam jak gdyby proces poznania jest jak gdyby, no, procesem nie zawsze językowym. Często jest pozajęzykowym. Nie zawsze musimy, jak sądzę, pracować na pojęciach. Często pracujemy na przykład na jakichś intuicjach, albo na przykład na wglądach. Na przykład mamy jakieś, niektórzy z nas jak gdyby widzą jakieś, na przykład matematycy niektórzy, widzą na przykład jakieś geometryczne, albo topologiczne, albo jeszcze inne jak gdyby aspekty danej struktury i oni jak gdyby traktują, najpierw jest to widzenie, a dopiero później jest sądzenie. I dlatego ja bym tutaj z jednej strony nie zaprzeczał o doniosłej roli języka w poznaniu, ale z drugiej strony pokazał, na czym ona tak naprawdę polega, no bo wydawanie sądu jest tak naprawdę tylko przygwożdżeniem pewnego momentu, pewnego procesu poznawczego, a nie jest no, jego jakimś ostatecznym i jedynym wynikiem czy rezultatem. I jeszcze, jeżeli faktycznie jest tak, że ja dobieram sobie, powiedzmy, jakiś język, powiedzmy jakąś ontologię do rozważania problemów, na przykład ontologii przedmiotów wirtualnych, no to faktycznie mam pewną dowolność, tutaj się zgodzę, ale ta arbitralność jest w pewnych granicach. No jakich? No takich, że na przykład ja wybiorę taki język, który mi tego Bonda od Dropboxa odróżni. No bo jak mi nie odróżni, no to ja nie będę miał żadnej mocy wyjaśniającej. To po co mi taki język? Po co mi na przykład język ontologii, w której się mówi o tym, że istnieją tylko rzeczy, a wszystko inne jest atrybutem rzeczy? No to jak ja odróżnię, jak gdyby powiedzmy, no jak odróżnię na przykład prawdziwą szklankę whisky od wyobrażonej szklanki whisky? Nie odróżnię jej w ogóle, bo tej wyobrażonej nie ma po prostu. Tak, ona jest artefaktem jakimś językowym. Także mamy spójność, niesprzeczność, jak gdyby prawdziwość, powiedzmy, jakąś taką trafność i wiele innych takich aspektów, które ograniczają tą arbitralność wyboru języka. Tak, czasem do tego końca. Jeśli będzie jakieś pytanie, to naturalnie jeszcze można zadać. Proszę bardzo. Znaczy, jest taka koncepcja przedmiotu intencjonalnego Ingardena i ja tutaj za samego Ingardena nie chcę mówić, bo nie jestem egzegetą, powiedzmy, pism ingardenowskich, aczkolwiek faktycznie jest coś takiego, że powstają nam jakby podwójne przedmioty, bo z jednej strony mamy przedmiot, do którego się odnosimy i to jest przedmiot, powiedzmy, jeżeli on jest realny, no to w naturalny sposób raczej jest niezależny od naszego poznania,
a z drugiej strony nakładamy na ten przedmiot, poznając, odnosząc się do niego, no przedmiot intencjonalny, tak, jak Ingarden by powiedział. I faktycznie wtedy mamy do czynienia, jeżeli byśmy powiedzieli, że chcielibyśmy, żeby nasze poznanie było jak najbardziej adekwatne, no bo tego raczej byśmy chcieli, bo chcemy raczej trafiać w przedmioty niż nie trafiać, jak poznajemy, no to wtedy ta adekwatność pomiędzy tym przedmiotem wyobrażonym, czyli na przykład jakby tutaj użyć jeszcze innej, powiedzmy, ontologii Twardowskiego, czyli powiedzmy, jeżeli jest tak, że wszystkim częściom tego, co wyobrażone, odpowiadają jakieś części tego, co powiedzmy realne, i wszystkim częściom tego, co realne, odpowiadają jakieś części tego, co wyobrażone, no to wtedy można by mówić o jakiejś no właśnie adekwatności i tym samym się trochę ten problem podwójnego przedmiotu niweluje, tak? Bo mamy jakieś dwie struktury i mamy jakieś relacje, na przykład podobieństwa pomiędzy tymi strukturami. Niemniej faktycznie, żeby opisać strukturę przedmiotu intencjonalnego, jakby powiedział Ingarden, no to wtedy musimy powołać jakby taki jakby artefakt naszego poznania, czyli sam przedmiot czysto intencjonalny, jakby powiedział Ingarden, no i musimy go jakoś przeanalizować, jakoś odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie tam są dwa przedmioty, a może jeszcze więcej tych przedmiotów powstaje przy poznaniu, w trakcie poznania. Także to, no, to jest taki problem analizowany w ontologii ingardenowskiej, faktycznie. Tam są te kwestie związane z jednej strony z ontologią, z drugiej strony epistemologią, a to, co Ingardena najbardziej interesuje, to jest z kolei sfera no, sądu, oceny, tak? I ten przedmiot intencjonalny jest o tyle ważny, o ile stanowi przedmiot oceny. I także no, pana pytanie ja rozumiem raczej w takim charakterze, na takiej płaszczyźnie ontologicznej, tak? A jeżeli bierzemy pod uwagę ten przedmiot intencjonalny Ingardena, to ta płaszczyzna się zmienia, tak? Ona ma taki wymiar bardziej aksjologiczny, ocenny. Także no to są jednak inne rzeczy. Gdyby tam jakoś angażować tą aparaturę pojęciową Ingardena, no to faktycznie byśmy mówili o tych momentach bytowości, tak? O raczej jakimś takim koniunkcie tych momentów bytowości. No trzeba pamiętać, że moment bytowości, pomimo tego, że może być traktowany jako atrybut istnienia, sam tego istnienia jest pozbawiony. Także to, no to już są takie naprawdę złożone, mam wrażenie, kwestie. Ja na przykład się nie czuję na siłach, żeby teraz tam te szczegóły wchodzić tutaj. Ja też egzegetą nie jestem pism, niemniej jest ciekawa sprawa, bo czym się różni przedmiot intencjonalny od przedmiotu realnego, powiedzmy, i ten intencjonalny, który dotyczy właśnie realnego, no to na przykład one się różnią tym, że przedmioty realne są w swojej zawartości dookreślone. Czyli jakiekolwiek byśmy pytanie takie sensowne do danego przedmiotu zadali, czy on jest taki, czy nie jest taki, czy jest zielony, czy jest czerwony, no to na każde pytanie dostaniemy odpowiedź. A w przypadku przedmiotu intencjonalnego tak nie jest. To znaczy, tak jak mówiliśmy o Bondzie, tak? James Bond, na pewne pytanie jesteśmy w zgodzie z prawdą, jak gdyby w stanie odpowiedzieć, że jest taki, że jest na przykład, powiedzmy, nie wiem, odważny, czy jest odważny, no raczej ten z pierwszych przynajmniej Bondów był odważny, ale nie jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, bo są miejsca nie do określenia. I z natury tego przedmiotu intencjonalnego no, na pewne pytania nie odpowiemy. On jest no, niezupełny pod względem określeń. I to jest, no, jak sądzę, jedna z istotnych różnic pomiędzy intencjonalnością a realnością. I można by zapytać, czy taka sama różnica zachodzi pomiędzy na przykład przedmiotami wirtualnymi i przedmiotami realnymi. Tak, to tylko daje powiedzmy do przemyślenia. Takie pytanie. Tak, ja myślę, że w zasadzie z tą nieokreślalnością to już chyba zostawimy publiczność. Ja myślę, że no tu pan jeszcze zgłaszał ewentualnie. Nie, uwagę, że można. Bardzo krótko, bo mianowicie nie chcę powiedzieć, że terminologiczno, ale jednak określenie zdrowy rozsądek bardzo łatwo wprowadzić może w błąd. Natomiast gdyby mówić o przekonaniach powszechnie żywionych, czy tam respektowanych, tak, które zawsze występują w grupie ludzi, to no, pozbywamy się tego zdrowego rozsądku. Po prostu zawsze przekonania jakieś przekonania można przypisać grupie społecznej, że wiedza o czymś tam z góry zakładana jest jako prawdziwa. Natomiast przy tej okazji uwaga taka, że
wręcz odwrotny. Że zawsze taki zdrowy rozsądek, czyli właśnie te powszechnie przeżywane przekonania, można przypisać rekonstruującą, jak mówię, w społeczności. Natomiast zawsze jakakolwiek nauka czy inna dziedzina poznawcza, powiedzmy, jest nadbudowana nad nim, nawiązuje do nich. Tylko o to mi chodziło, że ten zdrowy rozsądek może po prostu bardzo łatwo wprowadzać błąd, że to jest taki rzeczywiście zdrowy. Jakikolwiek, bo jakiekolwiek przekonania nie były, to stanowią tę bazę, na której dopiero można budować coś dalej, zmieniają ją oczywiście. Tutaj tak, ad vocem można powiedzieć, jest takie przysłowie, że ile ludzi, tyle opinii. Także bardzo trudno mi się wydaje podać takie powszechne przekonanie, powszechnie żywione. Chyba żebyśmy się ograniczali faktycznie do grup pewnych, to być może te oczywistości, o których mówiłem, to są takie powszechnie w danej grupie żywione przekonania. Niemniej ja tutaj na spójności tego typu, na spójności przekonań nic bym nie opierał, bo to są wątłe jak gdyby takie kategorie, jak sądzę. Zdaje się być dosyć obszerne, więc ja myślę, że ewentualnie... Tylko krótko w minutkę. Dosłownie, to znaczy naprawdę bardzo, bardzo. Daj, tak. Nie ma takiej logiki. Było to przekonanie bardzo popularne jeszcze do lat 60. XX wieku. Bardzo popularne w filozofii, gdzie uważało się, że jesteśmy w stanie wskazać jakiś taki jeden uniwersalny język, za pomocą którego myślimy, my jako gatunek ludzki. Od lat 60. mniej więcej zerwaliśmy z tym przekonaniem za sprawą prac na przykład jako Hintiki. Ostatnim takim filozofem, który zakładał uniwersalność języka, był Quine. Dzisiaj już tak nie myślimy. Jeżeli już, to zawsze będziemy mieć pytanie. A co my chcemy powiedzieć? Czyli do czego potrzebujemy tego języka? I w tym momencie tu będziemy kształtować naszą logikę. Jedna logika będzie logiką, która będzie pracować na przykład w jakimś systemie ontologicznym. Inna logika będzie logiką, która będzie nam wskazywać, jakie reguły rządzą na przykład, nie wiem, rozumowaniem normatywnym w pewnym systemie prawa. Jeszcze inna logika będzie odpowiadać za to, kiedy pralka ma się wyłączyć, tak, gdy osiągnie określoną temperaturę i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jednej logiki, tak? Są różne zastosowania i my jesteśmy w stanie tylko dobierać tą najbardziej adekwatną, tą najbardziej trafną, tą najbardziej użyteczną, tak? Tego uczymy się na logice. Tego uczymy się na logice. No dobrze. Drodzy Państwo, jako w sumie, że wszystko ma swój czas, nasz czas też minął. Tak już w życiu bywa, że jest jakiś czas się kończy i właśnie pewne rzeczy trzeba zamknąć.
Ja myślę, że tym pytaniem i tą odpowiedzią zamkniemy tę dyskusję. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz podziękować i prelegentom, więc wielkie brawa jeszcze raz za prezentację. Przypominam, że można zakupić czasopismo w promocyjnej cenie. Bardzo do tego zachęcam. Bardzo zachęcam też, jeżeli jeszcze jest lista do wysyłania, że jest do informacji. Wszystko super. Dziękuję bardzo Państwu. Jestem zadowolony, wiesz, naprawdę miało być na luzie, także super.